Holy shit, uwielbiam zapominać o tym, jaki mamy dzień, jaką mamy godzinę. Nic mnie tak nie bawi. I swear. Cześć, Sebastianie. Nie, no, najgorsze jest to, że miałem sobie grzecznie kulturalnie wyznacznik czasu taki, do którego jestem przyzwyczajony, bo oglądam piłkę nożną, ligę angielską i tam mecze zaczynają się o 16. Więc sobie na myśl, no dobra, pierwsza połowa 45 minut, druga połowa 45 minut, 15 minut przerwy, czyli tam powiedzmy godzina 45 plus jakieś 10 minut doliczonego, to akurat jak skończą, to będę mógł ogarnąć streama. Zapomniałem, że w tym sezonie nie doliczają po 5-10 minut, tylko po jakieś 15-20 i tak w pewnym momencie, czekaj, czy to już nie po... Au, ale zdążyłem, więc nieźle. Co my ostatnio byliśmy? Ostatnio na pewno był ten śmieszny side quest w kinie, gdzie nie byłem pewien, jak długo on będzie trwał w sumie. I au. Tak, i au. Nic innego jak tylko au. I czas naprawić to au. Poganie w personę, czas poglądać personę. Jest to jakiś plan? Mnie w sumie ciekawi, jak długi jest ten dungeon, w którym się obecnie znajduje. Monka jest? Mam nadzieję, że to nie tylko u mnie był jakiś taki dziki wybryk z menu. Monka jest? Dobra, czym wy byliście? Czy obaj jesteście podatni na ogień? Tak, doskonale. A mi Jack to domyślnie zakładam, że jest. Low nuclear damage. Fla jest na wszystkich. Ha. Huh. To ciekawe. Znaczy, pokazało mi, że... Tak jakby mignęło mi to menu, w którym wcześniej siedziałem przy przejściu między tymi. Między... Walkła. Z samą mapą. I głównie o tym mi chodziło. Cześć, jestem na cześć, Patku. Hej, kiedyś wejdzie. Teraz inne kłamstwa, które sobie wmawiam. Czy mi się wydaje, czy krakeny są niewrażliwe na ten? Na Hamemudo? Ogólnie zauważyłem, że... Znaczy, domyślam się, że... O Boże, ja teraz będę miał Hame i Mudo w kakena, jest nieważliwe. Że demony mają zauważalnie więcej... Nope. Mam déjà vu. Aquas. Wodnik. Au. Popełniłem błąd. Błędy mogły zostać popełnione. Okej, nieważne. Mudo na niego działało. Byłem u niego przecież. Czy ty grasz piraty? Czy do czegoś innego się odnosisz w tej chwili? O, tylko w grze piraty są krakeny, jak wszyscy wiemy. Nie no, to po prostu pierwsze, co mi się kojarzy. Tędy też nie przyjdzie. Nie, o, znowu menu tak dziwnie wyskoczyło. A, interesujące. O mój Boże. Pamiętam cię. Jest takie menu? O mój Boże. Rzadko polega na tym, że ziomek z tym ataku sobie... Okej, okej. Understandable. Dobra, muszę się Fausta pozbyć. On jest podatny na light. Ale zaraz Hama pójdzie. Brakuje mi trochę, żeby dało się... Stagnant Mephistopheles, holy fuck, pojebało chłopa. Dobra, muszę coś wykombinować na nich. Jeszcze raz. Analiza. Bo chcę zobaczyć teraz, jak będzie Fly działał. Nuclear Strong. Czy mi się wydaje, czy oni wszyscy są... Nie, to nie będzie Nuclear, to będzie Nerf, prawda? Jako statusy, że Nerf i Mind. Prawda? Prawda?
Tam jest jeden sposób, żeby się przekonać. Joki, masz sobotę? Kto miał hamę? To jest pytanie na dziś. Ty masz hamę, ty masz hamę. Zajmij się nim, plus. Nalegam. Zajmij się nim tak brutalnie, jak to tylko fizycznie możliwe. Magaru. To nie fair, że oni mogą używać obszarówek na całej mojej partii, tylko na jeden typ. Au. Jezu, Maja mi teraz umrze. Znaczy, to już nie Maja. Yuki. Okej, okay, już nie rozumiem, jak to działa. Od czego zależy, czy obszarówka chodzi na... Tak, nie przeraża, jeżeli chodzi o mechaniki. Okej. Okay. Największy problem z głowy. Okej, okay, nie wiem, nie rozumiem. Na co jest fialet podatny? Bo póki anioł jest zamrożony, to raczej chce się im zająć na elf. I na Eren, czymkolwiek Eren by nie było? A czym jest Eren? To jest bardzo dobre pytanie. To na pewno nie jest obce. Wejrzeć może... Albo nie, nawet media. Mam tylko nadzieję, że zdążę i że Yuki nie padnie. Bo byłoby to lekko niefortunne. To fraj nie jest zbyt potężne, not gonna lie. Takie frajerskie wręcz chciałoby się rzec. Media. Muszę pokombinować, żeby tego, żeby Jurzyn spali częściej używać, I guess. Bo jak tak patrzę na ilość zadawanych obrażeń, to to jest zdecydowanie lepsza opcja. Blazing Burst to było Malachi, Malachi, ok. To jest to w takim razie. Ktoś u mnie nie miał młodo przypadkiem. Bo jak tak, to na nią powinno ładnie wejść. Ty masz młodo. Zapraszam. Kończyłem Secret Bait na Shadowowe Gdybicie. I mean, Shadow no to ogólnie nie było jakimś trudnym bossem, z tego co pamiętam. Oj. Proszę. Yuki, przeżyj, 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 przeżyj. Uf, żyje. Blazing Burst w ptaszydło. Ogólnie mam wrażenie, że Persona 4 działa dokładnie tak samo jak większość innych SMT-ków. Że początek jest absurdalnie trudny, a potem robi się tylko łatwiej. Młoda nie weszła. Spróbujmy jeszcze raz zajść to samo. Oj, Yuki padnie. Chyba. O Boże, ona żyje na... Nie, ona nie... Wait, what? A, bo mają obydwa, dobra, nieważne. Jestem ślepy. Ponoć spoilery są z nowej personki. Zdefiniuj nową personkę. W sensie, że zapowiadają powoli szóstkę, czy z tej mobilki? A, z taktyki. Okej, okej, okej. Zapomniałem, że taktyka jest rzeczą. No i wiele nie tracisz, chudu. Cześć, serwer.
Znaczy akurat na bossów to, że ma się coś na początek walki, to nie jest aż tak duża rzecz, biorąc pod uwagę, że walki z bossami w Personie są bardzo długie. Gdzie bardzo długie, to nawet może być lekkie niedomówienie. Ból mnie przeszywa, ała, kurwa, rzeczywiście, ale mnie wszystko kurwa boli. Czasami sobie mam, że nie będę przeklinał na streamie. Co jest z tym menu? Menusem. Chciałbym usekutować normalnie pensany przez rozmowę z nimi. Byłoby to przyjemne. Zawsze to mieli to zużytek na rzucanie buffów, I guess. Tylko no i tak siłą rzeczy będzie się raczej przedłużać te buffy, więc czy to aż taka wielka różnica? Weź i bum, i bum, i bum, i bum, i bum, i bum, i bum. No to miałem słabość na elektryczne, tego nie pamiętam. No to dalej. Znaczy nie, to było po prostu, że drzwi sprawiły, że dostałem obrażenie i dlatego się śmiałem, że ała kurwa rzeczywiście. Więc nie, nie, ze zdrowiem jest powiedzmy, że dobrze. Pomijając moje chroniczne problemy z którymi nie da się nic sensownie zrobić na szybko. Zresztą też bardzo fajnie, bo próbowałem się zarejestrować na rehabilitację. Usłyszałem bardzo przyjemną rzecz, jaką jest. No, możemy pan zaproponować termin na październik. A kiedy? Na październik. Czemu? Powiedziałbym coś, ale to mogłoby bardzo źle zabrzmieć, więc może lepiej się powstrzymam. Czasami się śmieję po prostu, że chciałbym trochę rozchodować, żeby pójść sobie na L4 takie zwyczajne. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jak tylko się rozchoduję, to będę żałował tego, że kiedykolwiek sobie tego życzyłem. Żeby nie było. Ale czasami człowiek ma w głowie takie, że przydałoby się trochę odpoczynku. Błagam, powiedz, że to nie wejdzie. Ale mogło być gorzej. Na piątku bo i tak bardzo, że na początku wymiotowałem, to co nie. A to brzmi jak migreny. Miałem tydzień czy dwa temu jeden taki dzień, że też wysiedzieć się nie dało. Jakąś tam odporność na mdłości mam, więc u mnie do wymiotów nie doszło, ale czułem, że jakbym coś zjadł, to byś to za dobrze nie przejęło. Czwartek, ale nie, to jest akurat. Pamiętaj, jeżeli to jest coś pokoju migrenowego, to jest absolutnie normalne, że to przychodzi i znikąd. I kompletnie bez zapowiedzi. Oczywiście mogę tylko zakładać, tak, bo nie znam twojej historii medycznej i tak dalej. Plus bardziej takie sugerowanie na podstawie jakichś tam własnych doświadczeń i tak dalej. A kto ma posmoody? Nikt nie ma posmoody, prawda? Ktoś nie mógł mieć posmoody. Michel mógł chyba wziąć Poltergeist, który miał posmoody, prawda? Czy już mi się jebie teraz? Yep! Wreszcie mogę się leczyć! Poltergeist ma wmaksowaną rangę, więc pewnie dobrze mogę wrócić do Damontosa, który ma aż w dobry skill. Ulogowy się pogarsza z latami. To się nazywa starość. O, nie wypomina się ludziom wieku. Ja mogę. Fight me. Biegłem ostatnio na autobus. To też mi się zdarzało. Szczerze mówiąc.
Aczkolwiek to było bardziej na zasadzie, że dawno nie biegłem tak bardzo szybko, żeby tylko zdążyć praktycznie pełnią swojej wydajności. I wtedy jak nagle tak podbiegłem, to o Jezu, nie było to dla mnie dobre. Będę chcę używać Malak. W sumie nie ma różnicy chyba między Aku a Malaku. Jedyna różnica może być taka, że... ten... że... Michel może nie chcieć atakować magicznie. Zwłaszcza jeżeli ma personę, która... nie ma jakichś wybitnych umiejętności. A czy fajne energy, żeby Fusion Skill wszedł? Jeżeli przeciwnicy by mieli jakieś konkretne słabości, to jeszcze jak się mogę. A tak to może nie mieć sensu. Media... czy ty masz coś fizycznego? Safe dash. Kryf w tym wypadku nie działa. Doskonale. Ale i tak mogę użyć... po prostu, bo... też rozważałbym przy takich dłuższych problemach pójście do jakiegoś neurologa czy coś. Bo wiadomo, że jeżeli raz czy drugi się zdarzy, no to każdemu może się przytrafić gorsze dni, ale jeżeli ktoś się utrzymuje albo wraca, no to zdecydowanie polecam jakiegoś lekarza. Nawet tak prewencyjnie odpłukać, żeby się nie okazało, że to będzie coś głupiego. Potężne 7 obrażeń, by the way. Za tydzień 2, no to zdecydowanie bym polecił, żeby ten... ktoś, żeby mógł coś się na ten temat sensownego powiedzieć, kto się na tym zna, tak? Prawdopodobnie najlepszą metodą jest iść do rodziny powinien wypić kierowanie do neurologa. O mój Boże, otwarta sala lekcyjna. Ginko wciąż jest opętana. Nie mogę nikomu ufać. Obgadujecie mnie za plecami, prawda? Uderza za blisko domu. Nie wysypiam się, nie odżywiam za dobrze. To zdecydowanie brzmi jak jeden z powodów, dla których może boleć głowa. Czy ja mam analizę tego demona? Tam już palo się liko nawet z wysypianiem się, bo to wiadomo, że nie zawsze człowiek jest w stanie, powiedzmy, biorąc sensownie coś z tym zrobić. Ale jeżeli chodzi o odżywianie się, to tutaj to naprawdę dużo zmienia. Więc radziłbym przynajmniej w tej kwestii jakoś spróbować coś z tym zrobić. No i oczywiście jeszcze zależy, jak bardzo mówimy o nieodżywianiu się dobrze, tak? Czy mówimy, że nie wiem, nie jem 5 posiłków dziennie z przemieszanych owocami, warzywami i tak dalej, czy jem 2 posiłki dziennie po jednej kanapce, czy coś na deseń, tak? Czy coś pomiędzy oczywiście. Jezus, kraj jest starszy, mam trudności. Albo to po prostu moje postaci nie potrafią atakować. To też jest opcja. A, dobra, to jeszcze raz Marachi, bo Fusion Skill tutaj działa akurat całkiem dobrze. Czemu dzisiaj wszyscy opowiadają swoje historie chorobowe? God damn it. Bądźmy bardziej optymistyczni, bądźmy bardziej szczęśliwi. Co wy na to? Misio, czy masz zaatakować, żeby zadać więcej? Magaru, czy to bardzo zaboli? Jeden. Okej, to nie zaboli za bardzo. U mnie też nie chodzi. I know, right?
Ja miałem wracać na święta do rodziny i tutaj mówili, że dobrze, że nie wróciłem, bo wszyscy się pochorowali. Znaczy nie, no śmiało, jak dla mnie to nie problemu, tylko takie, pierdo, czemu wszyscy nagle są tak chorzy? O, to było dobre. Auto? I guess? By North sake. Proszę nie. Trochę już się bałem. Przez to się bałem, że to będzie jakieś turbo wysokie obrażenia. Ach, nie jest też tak źle. Mnie ogólnie od dłuższego czasu nic nie łapie. Nie licząc oczywiście tego, jak to wspaniale w zeszłym roku będąc w Civicę załapałem się na covidówkę. Jak duża jest ta lokacja? To co, drugi stream, jak którym jedyne co robimy, to przechodzimy tę lokację? Czy to na komata? Yep. Czy ja mogę zejść po to auto? Zobaczmy. O-o. O-o. Okej, czarny nie wszedł. To jest pozytyw. Czy możemy spalić kota? Dzień dobry, chciałbym spalić państwu kota. Spalenie kota wyszło całkiem dobrze. Bonk. Ta media może nie być aż tak potrzebna teraz, jak o tym myślę. Znaczy zależnie od tego, co przeciwnicy robią, ale... No je, wezmę ten. Ten Mischel weź zaatakuje i Cockatrice. Zgaduję, że... Jego atak będzie całkiem silny, bo to chyba jest atak typu gun w ptaka, a to zazwyczaj dobrze działa. Czemu ciągle cię wbija w walkę na tym samym ekranie, mimo że zmieniłeś... Wait, what? Masz na myśli, że przenosi mnie jakoś na inny ekran w momencie, kiedy walka się zaczyna? Bo jeżeli tak, to nie wiem, co tutaj się dzieje i mam wrażenie, że to śmotno się popsuło. Okej, okay. Na Maje nie działają, bardzo dobrze. Bardzo ten gocy. A, no to mówię, mam wrażenie, że coś bardzo mocno się psuło. Mam wrażenie, że ostatnio tego nie było. Auto. Pio, pio, pio. Nice. Dobra, śmieszki śmieszkami, ale wracam do tego, co mówiłem ostatnio. Jeżeli będą się pojawiać się przeciwnicy, których już widziałem, to będzie bardzo intensywne turbo włączane. Motyw jest fajny, ale walki trwają trochę długo przez animację. Jeżeli się będą trafiać nowi przeciwnicy, to wiadomo, że... Au. Że będę bardziej się skupiał na takiej walce, a jeżeli się nowi przeciwnicy nie będą pojawiać, no to dobra. No, już widzę, o co chodzi. Cockatrice? Ajej. I wondered where this one is going. Jest to chyba na takim poziomie, że to już poza Mefistofelesem nic mi jakoś specjalnie nie grozi. Na Mefistofelesa... Wróć, Mefistofeles to jest atak. Jak ten demon się nazywał? Ten, który ma atak Mefistofeles. To, że poza nim to chyba nic mi tej już nie będzie grozić, a na niego po prostu będę rzucał hamę. Teraz też się mógłbym zagadywać te demony, tylko musiałbym się pewnie wyuczać odpowiedzi. I pytanie, czy ja mogę te karty zgarniać, czy nie? W ogóle gdzieś mi mignęło, że lokacja, w której się znajduję... Czym ty kurwa jesteś? I sztab. Że lokacja, w której się znajdujemy, to szkoła z Persony 1? Ale nie wiem, ile w tym prawdę? Chyba fałsz się nazywał. Prawdopodobnie masz rację.
Jest bardzo duża szansa, że masz rację. Są Hemlę, więc chyba tak, okej. Okay. Zio jest takie sobie. Ogólnie mam wrażenie, że rzadko kto u mnie zadaje sensowne magiczne wrażenia. Ale może... Tak, akurat tak trafiałem na demony. Nie, no, prawie się wjebałem. No. Aha, czyli jest odporny na oba instant chwile doskonale. To jest to, co chciałem zobaczyć. Jak nie odchodzili, była w party w jedynce. ICSI. Ja pamiętam, że kiedyś dawno temu jedynkę odpalałem, ale odpalałem to największe, co mogę powiedzieć o moich postępach w tej grze. Weź, strzel w to cholerstwo, Michel. Blazing Best, jasne. O PSO nie wiem, tylko że istnieje. To i tak więcej niż większość fanbase'ów, którzy twierdzą, że PSO zaczęło się od trójki. Czy jakoś tak? Dobra. Jezu, swoją drogą, jestem obrzydliwie bogaty. Mam 204 000. Co ja zaistnę z tymi pieniędzmi? Grałeś najpierw w czwórkę czy w trójkę? O mój Boże, Faust w czwórkę. Wyjątkowo nie zacząłem od części trzeciej. A nawet jeżeli liczyć piątkę jako trzecią część, to też nie zacząłem od trzeciej. Dobra, Maradzi Wanioła, Maradzi Wanioła, Bufu Wanioła, Hama Fausta i Strzelów Kokatrisa. Te walki muszę odgrywać choć odrobinę z pomyślnikiem, więc pozwólcie mi. Był to by Q2, ale nie skończyłem. To brzmi znajomo. Nah, couldn't be me. Ale nie... Czy ja nie streamowałem Q2 przez chwilę i nie stwierdziłem, że... Kistem nie chce mi się? Okej, Faust zabity, zanim zdążył mi zrobić krzywdę. Się leczyć będziesz? A Michel nie będzie trafiać? Łatwo. Jak już zabiję Fausta, to walki są łatwe. Rozpoczynamy najwyższym. Q akurat ma na tyle specyficzny system walki, że nawet będąc fanem SMT, zaczynanie na najwyższym poziomie może się odbić się bardzo mocno szkawką. Zresztą ja ogólnie nie jestem jakimś bardzo wielkim fanem poziomów trudności, które są w SMTK. Bo za często się sprowadza do tego, że o, walniemy sobie wyższe tyferki. Czym ty jesteś? Gandarwa. Ja już co walczyłem? On leczy się z ognia, więc absolutnie nie używam ognia. No ale jeżeli nie używam ognia, to muszę włączyć szarą komórkę. Najgorzej. Obaczcie sobie, że ja każę wam włączyć szare komórki. Okrucieństwo. Tylko sferki jedzie, ale tak samo z tego co kojarzę, to tak. Nie jestem pewien, jak w takim Strangerni to wygląda, ale tam chyba też na hardzie nic się nie zmieniało pod tym kątem. A już najbardziej irytujące dla mnie zawsze są rzeczy typu... że dostaje się mniej expa albo kasy. Bo to... Nie jest dla mnie per se trudność, tylko kwestia czasu, który chcę poświęcić. I jeżeli coś po prostu zmienia ilość czasu, który spędzamy na grze, to jest takie, no dobra, mogę sobie pogrindować, ale równie dobrze mógłbym ten czas spędzić na graniu w inne gry.
Przy czym jednocześnie zdaję sobie sprawę, że często poziom trudności są balansowane wokół tego, że się dostaje mniej XP. I wtedy ustawiając normalny przyrost XP albo kasy, możemy po prostu wstawić, że gra będzie banalna. Ja tak chyba miałem z PSO 4, że ustawiłem sobie normalny przyrost XP, a poza tym jakieś very hardy. I przez to tak naprawdę gdzieś od kanji jego gra nie stanowiła żadnego wyzwania. Muszę coś zmienić. No bo i nie. Nie muszę nic zmienić, nieważne. To była kwestia po prostu, czy walka pójdzie szybciej, czy wolniej. Potrzebuję za to medii. Media. Ekspert. Włączamy niskie ceny. Jackfest jeszcze potrzebuje. Czyli this. Długo leveluje. O, nowa sala. O, na komata. Komunikacja to sztuczka, prawda? To sposób dla hipokrytów, żeby oszukiwać ludzi. Wait, what? Wait, what? What is this logic? To jedna z najbardziej przekrętych logik, które słyszałem dawien dawna. Dobra, co ja mogę z tego zrobić? I dlaczego spalić? When in doubt, spalamy rzeczy. Omnidimension? Nie. Dobra, weź zaatakuj. Wydaje mi się, że... W tej chwili wydaje mi się, tak bez mieszkowania, że najlepsze to może być Michel to atakować. Bo jego persona ma chyba mniej siły niż on? Tak się wydaje? Więc jego fizyczny atak będzie silniejszy niż skill persony w tym momencie. Aha! Kiedy słyszałem, że byłbym dobrym politykiem? O, to prawie jakby ktoś mnie uraził. Najstraszliwe dostało Max Ranka. Będą się zobaczyć, czy ma coś ciekawego. Bloki z Maja, bo nie weźmie na czelmy. Mogę zawsze mamy taki dylemat, czy można mówić o trudności sensu stricte w JRPG-ach? Czy coś jest trudne, bo cyferki są odpowiednio wysoko ustawione, na przykład coś ten deseń? Coś jest trudne, bo wymaga wiedzy? No wiadomo, że jutro platformówki na przykład coś może być trudne, bo ciężko jest coś tam wykonać, tak? A nie jestem pewien, na ile można mówić, że wiedza to umiejętność, która wyznacza trudność, że tak to mówimy. Ciekawe, ile kart mi tutaj dawali, w sumie biorąc pod uwagę jeszcze dość wysokopoziomowe lokacje. Czego chcesz? Stat się zwiększy. Nice. Znowu nas gdzieś wyrzuci? Yep. No i przypomina, tutaj nie można zapisywać, więc tak się boję, jeżeli będziemy już gdzieś blisko bossa. Bo nie będziemy mogli wtedy zapisać. Co ma ten Jack? To mnie zastanawia. Bufule, nice. Całkiem szybko w sumie. O, baby.
Najgorzej będzie, jeżeli któregoś razu przy takim śmieszkowaniu po prostu mi nie wejdzie ta chama. Albo jeżeli takich teraz, to będzie miał pierwszy tutaj i mnie po prostu przeciwnicy złajpią kompletnie. Na, nie może przecież tak być. A few moments later. Okej, atakuję mnie, więc wszystko jest okej. Jeżeli mnie atakuje, to wszystko jest tak dobrze, jak mogło być. Przy okazji napomnę tylko, że na następny tydzień też jestem na pierwszej zmianie, więc mogę normalnie streamować. Więc planowo pewnie moje streamy poniedziałkowe, środowe... nie trafiłem hamą. Poniedziałkowe, środowe się odbędą. Aha, let's fucking go. Poison Mute, Poison Sleep Blind, doskonale. Powiem pagantem, że moja osoba używając chamy dosłownie śpi. Więc może to nie wyjść tak dobrze, jakbym chciał. Przestań! Charm, poison, poison. Głupie pytanie. Okej. Okay. Czyli jedno to jest panik, drugie to jest charm. Różnica jest taka, że panik sprawia, że ktoś robi losowe rzeczy, a charm, że robi konkretnie złe rzeczy. Well then. I tak nie ma lepszego pomysłu na tę walkę, jeżeli wszyscy są poczarmowani. Au. Nieważne. Au. Ważne? Nieważne? Trochę ważne? Bolało. Statusy be like, yes. Czy Gienko już nie będzie miał man na kolejną bufulę chyba? Nie podała mi się to. Będą się chyba wymienić persona albo chwilę nie, nie atakować, jak jest. Dobra. Po smoothie miał Michel na poltergeistie. Zapraszam. A następnie Maja Amedie. Tylko czekaj, złożę ci Radamantus z aspektem. I leczonko, leczonko. Bo trochę mi się obydwało. Wydaje mi się, że zostawię tego Frosta na razie, tylko Ginko w sobie odpocznie od rzucania magii na walkę czy dwie, żeby trochę many się jej zagenerowało. Chyba, że teraz wszędzie będą cholerne... Czy to jest Orobas? Kinnara i Tengu. Wygląda trochę jak Orobas. Albo jakieś przedstawienie Orobasa. Ale nowe demony. Nowe? Czyli mam na list? Tak, podatny na wodę. Podatny na ziemię. Koń, a, o nie! Coś to starożytny mem powraca. To co z czeluści piekła. Ale ty miałeś atakować. Nie zapomniałem. A ty też miałeś atakować. Co oni mi złego robią? Hit wave. Boli? No tyle. Ze wszystkich rzeczy nie spodziewałem się, że koń akurat będzie atakował mnie językiem, okej? Okay? Czemu?
To jest absolutnie przeklęte. Auto? To wygląda jak auto trochę. Bo nie mam lepszego pomysłu. Redwind. 15. Slurp tak zwany. Wyłącz auto. O! Okej. Wybasaj chyba najgorszy możliwy cel do tego. Wiki. Rozróżnianie kolorów jako color discrimination. To bardzo poprawne politycznie określenie, nie wiem o czym mówisz. Nie widzę tam absolutnie żadnego problemu. Widzę schody. Czy ja chcę nimi schodzić, to jest pytanie. Pewnie nie będę miał wyboru zaraz, ale na razie zobaczmy. Autowalka na turbo. Bup, bup, bup. Te dwa laka, aż się prosi o defulet. No to prawie jakbym powinien zaczął inwestować w lak, żeby właśnie to się nie mogło dziać. Czekam, aż kiedyś bot będzie miał defulet. Nie chciałem schodzić. Ja twierdzę inaczej. A popełniłem błąd. Będę musiał to zrobić jeszcze raz. Chyba. Nieważne, zaliczyło mi obie. Doskonale, wszystkie kratki są moje. Okej, standardowy zestaw. Kurwianie ludzi. Ginko ma już pełną manę, by the way. Szybko jej poszło, nie powiem. A propos. Jest jakieś takie irytujące opóźnienie, zanim menu się zdąży załadować, a zanim będę mógł wybrać umiejętności. Jak mnie to irytuje momentami. Hama. I Malakwa? Nie będzie. Zobacz, ta Malakwa jest zła. O, to będzie idealne. Okej, okay, zobaczmy, czy wejdzie Hama. Jak tak, to wszystko będzie już z głowy. Boję się zapytać, czy są jakieś fusion skille wymagające 5 konkretnych spali i dlaczego są. Okej, okay, ja wygana. Ja miała być wygana, halo? Okej, okay, ja wygana. Team Before jest jakiś Armageddon, czy... inna wariacja na temat tegoż. Czy ja cię już widziałem? Chyba tak. Wydaje mi się, że tak. Okle Jelly. To znaczy, że go nie widziałem. Walden? Moja mama OHP. Czas to naprawić. Zawsze chcę chyba używać Managi dwa razy, żeby mieć świeżą spala. On jednak trochę za dużo zdaje, żeby móc to zignorować.
Ej, żeś media, co? Bo trochę za dużo ci się obywało. Co takie wierzą spale? To jest coś, czego się spodziewałem. Domyślam się też, że są bardzo wybalansowane. Imbifor większy z nich jest absolutnie chujowa. Nie no, chciałbym wierzyć, że jeżeli coś wymaga zużycia dosłownie wszystkich tur gracza, to że przynajmniej będzie to wynagradzać się swoją siłą. Sorry, little one. Ja bardzo będę przelewalowany na właściwą fabułę, jak skończę z tym cholerstwem. No, po prostu zacznij gadać z demonami i wyciągać żadnej karty, żeby nie być przelewalowany i przy okazji mieć dobre persony, co? To by wymagało, żebym umiał rozmawiać z ludźmi, znaczy z demonami, znasz co? Okej, okay, bye. To było szybkie i proste. Ty dałeś radę przecież? No niby tak, ale pewnie te na wyższych poziomach są w jakimś tam stopniu lepsze przez umiejętności, które posiadają. Nie wiem, nie będę kłamał, że nie jestem wielkim fanem tego systemu personowania w tej personie. Że się tak wyrażę. Auto. Michel ma 30 siły, nice. Chłopy co levelują w jeden stat zamiast porówno. Ja nie wiem jak tak można, to nie jest tak, że robię tak właśnie w każdym SMT jak tylko mogę. I Persona 2 jest od tego wyjątkiem. Jebnie mnie? Yep. Czemu jestem opętany? Ja wejdę do walki, to przekaję zobaczę, czy będę miał jakiś ładny opis tego statusu. Bo ktoś mi to kiedyś tłumaczył i zdążyłem zapomnieć. Pozest. Poza nim Demon Skills Activate randomly. Ha. Interesujące. Shucks. Wiecie co? Z ciekawości. Ciekawe ile kart mi da. Jeżeli uda mi się go przekonać. Jest Iger. Te karty. Ok, jeszcze raz. Te psychologiczne. Są trzy ścieżki. Prosta, okrężna i mroczna. Idę mroczną. Jest zabawniej. 23 karty. Dają. No, jest łatwo z nimi gadać po karty, to na pewno. Tu nie wejdziemy. Ciekawe, co jakieś takie szczegółowe poradniki na zasadzie, jeżeli spotkasz demona X, to zrób Y. Jeżeli chodzi o negocjacje, pewnie są. Joachimę. Jej też chyba nie widziałem jeszcze. Tak, będziesz mnie bić za całe 9, co ja zrobię? Ty walniesz mnie z buffu i pewnie zamrozisz. Yep. I przez to nie użyję Fusion Spella. Doskonale. O kurwa. Ona blokuje. A na lód nie jest podatna.
tanie moty w stulecie, więc to nie jest tak, że narzekam na to, że nie jest na turbo. I guess. Aż ten auto chyba mogę. Bo jedyne co to chciałem zmienić cel. Bo widzę, że Kima jest nieważliwa na ogień. A ptasze dłoną aż przeciwnie. Nice. Ale to poszło sprawnie. Z jednej strony 200 ekspa to niby nie tak mało, ale już dość dużo walk potrzebuje na poziom. Ale ten counter rate to jest naprawdę wysoki. Który macie poziom? 15. To co? Da radę na pewno. Jestem pewien. Widzicie? Łatwo. Zacznij mi o to chcesz. Jaki masz rozmiar podkowy? God damn it. Czy chcesz coś jeszcze powiedzieć? Złość piękności szkodzi przyjacielu. A czas na moją żelazną pięść. Śmiało. Okej. Okay. Początek był dobry, a potem tylko sprowokowałem do złych działań. Reflect. Reflect Fire? I mean, zgaduję, że ma to sens, biorąc pod uwagę, że jesteśmy... ale to i wszyscy słyszli i już nie będą chcieli gadać. Popełniłem ten błąd. Mogłem popełnić niemały błąd. I proszę się nie przejmować tym, że go popełniłem. Zapomniałem, że są odporni na ogień, okej? Okay? Dostałem Maxodium. To coś nowego. Equip. To co ja? Czemu jest Sibyling Glass? Zwiększa szans na kryta. Nie wierzę w kryty. Powiedział Nick grający w Fire Emblema. Nie wierzę w kryty, powiedział tuż przed śmiercią w Fire Emblemie. O 2% kryta. Za każdym razem. To jest bardzo mocne za każdym razem. Nie no, przecież nie skrytuje mnie na 2%. Co? Robiłem Iron Manana? Robiłem? Czas przeszły? Przez to, że istnieją kryty, nie potrafimy chyba w żadnej grze, w której się normalnie robi Iron Man czy inne Nuzlocki robić takiego rana. Bo zdaję sobie sprawę, że po prostu RNG mogłoby powiedzieć w pewnym momencie: słuchaj, kończymy ci rana. I czułbym, że to nie jest absolutnie moja wina i że nie mogłem nic z tym zrobić. To jest chyba najgorsze uczucie. Wolę chyba, jeżeli rzeczywiście błąd zostanie przeze mnie popełniony. Sleep Illusion to chyba nie jest to. Bo wtedy mogę przynajmniej winić siebie za to, że zrobiłem coś niemądrego, a nie... No, kość akurat wypadła źle, sorki. Wiem, że niby... Fajnie się zrzuca winę na coś innego niż na siebie, ale... Błąd był taki, że zesłałeś postać z niskim lag. I mean... Idąc tą logiką, możemy w ogóle nie używać żadnej postaci, która może w ogóle obezwać krytem. Bo może akurat ten 1% wejdzie. Przypomina mi się jak trochę... O, może nie zaplanowany Magaru.
co mi bardzo nie odpowiada, bo bałem się trochę, że Faust zrobi krzywdę przez to. Pamiętam, jak memowałem trochę w starszych Fire Emblemach, że robiłem state tylko po to, żeby zabić ostatniego bossa. To było w siódemce i w ósemce? Chyba w każdej bojowej części byłem w stanie zmemować się tak, że zabiłem ostatniego bossa na hita. Nie jestem pewien, czy w każdej, ale w dwóch przynajmniej. I to dosłownie mając jakieś tam 2-3% szans na kryta. Żeby nie było, mem polegał na tym, że miałem state'y, bo grałem na emulatorze. Luna balansu. Luna uda się bardzo śmiesznie zabić ostatniego bossa na jednej ze ścieżek w trzech domach. W dużym skrócie ma gimmick taki, że jest chroniony przez swoich kolegów, których ma na planszy. I dopóki się ich nie zabije, to jest efektywnie nieśmiertelny. A Luna ignoruje to, że jest nieśmiertelny, bo to jest bodajże, że po prostu dostaje ileś tam dodatkowych statów obronnych. Jest malowana w ósemce. Z tego co pamiętam, jest słabsza, ale wciąż... Well, jest. Nie pamiętam dokładnie, czy w ósemce to robiłem, szczerze mówiąc. Ale w trzech domach na pewno Luna ignoruje właśnie resistę tego jednego bossa, który po prostu w przeciwieństwie do innych ma jeden pasek HP, więc Luna może go dosłownie zabić na hita. Znaczy słuchaj, jeżeli tak rzucasz pokryta, to równie dobrze możesz porzucać na trafienie. Dużo obszarówek. Żadne, że tam jestem. Jestem na dobrej drodze, żeby dzisiaj znaleźć absolutny zero postępów, jeżeli chodzi o personę. Mam takie dziwne wrażenie. Patrząc na to, jak zawrotnie idzie nam bijenie tego bonusowego dungeonu. Przestań już wejski, których nie miałaś używać. No zaraz użyjemy Mephistopheles'a przez to opętanie. No bo i nie. Na begin. Powiedziałem game. Dziękuję. Muszę się podleczyć. Media. O, krakeny. Bardzo dawno nie widziałem. Wy jesteście 21. Przez to, że są na 21, to koleci, żeby po prostu je zabić, żeby dostać więcej expa, a jednocześnie koleci, żeby zrobić to. Dajecie. Na pewno się uda. Okej. Okay. Najwyraźniej ona woli ten. Ona woli przejść do rzeczy. What? Czy on? What? Czy Krakeny są masochistami? Nie chcę robić jednocześnie Angdigger. Zabić mu fotkę? Kurwie się, co? Nie, boję się. Jason? Kurwia się. Czegoś się boisz? Mojej starej. Jest szczęśliwy, I guess. Nie mam żadnej metody, żeby zrobić go bardziej Eager. Nie podałem się to.
Czyli nie jestem w stanie zajeść go i gada bez no osobą. Maja. Co i ty może? Jeżeli boisz się matki, to nie chcesz rozmawiać o rodzicach. Czy chcesz powiedzieć wywiad może? Okej, okay, wywiady jak najbardziej. Jaka jest twoja specjalność? Kurwa. Nie, jego specjalnością nie jest kurwa, to by zostało przede mnie dopowiedziane, nie przejmujcie się. A wiem, że mogę gadać z Kakana i Majo dlaczego, więc to jest progres. Z tej perspektywy to wygląda, jakby tamten Kraken dosłownie latał, by the way. Hamana nie gęciowała. Abort. Abortuj mnie to. Cześć, co ja robię? Okej. Okay. Ta ciga mówiła Śmirku, że... Demon, który opętał daną postać, używa losowo umiejętności zamiast tej, których ja wybiorę. To widać po tym, że Maja czasami używa nie tego, czego chce. I powiem więcej, używa czegoś, czego nawet nie ma. Kocham cię tak bardzo, czemu też mnie nie kochasz? Guevara, co? Przypomnij mnie, te demony były, z tego co pamiętam, odporne na ogień, więc nie mogę używać Fusion Spella. Fire Elf Water. Nikt u mnie nie ma Elf Skilla w tej chwili, więc nie mogę tego robić. Mogę potencjalnie używać Light Smashera, jeżeli zabiję Hama State Slash. To jest opcja, która jest dla mnie dostępna, czyli Hama i State Slash. Ale najpierw... Atak. Bo fulla. Zobaczę, czy zadziała. Wątpię, ale zaszkodzić nie zaszkodzi. To była Hama i... Nie atak, to strajtasz. Znaczy, bo nie spodziewam się, żeby miało to wejść jakoś, ale sprawdzić nie zaszkodzi. Wydaje mi się, że on sam używał tego. Kolejność jest okej. Chyba. Wydaje mi się, że to było Hama i strajtasz, a nie strajtasz Hama. Jeżeli nie wejdzie, to zaraz się poprawię. Yep, Life Smasher. Aha. Ty opętany skurwielu. To się nie przekonamy, I guess. Zrób to jeszcze raz! Ujeb. Chciałbym wyleczyć jakoś to opętanie. Nie wiem, czy mam cokolwiek, co leczy opętanie, szczerze mówiąc. Jesus. Ta lokacja nigdy się nie skończy, prawda? Yep, ja nie chcę leczyć opętanie. Dzięki Bogu, że istnieje. Nie mam metody na leczenie statusów. No, siema. Z wami się gadało Tatsuyą. I wybierało się pierwszą opcję. Right? Tak. Chcę karty. 23 karty, łatwo. Jak będę pamiętał, że coś daje karty, to mogę do mnie dobrze brać. I mean, zaszkodzić nie zaszkodzi. Zwłaszcza jeżeli daję w łatwy sposób. Jebnie mnie? O nie. Tu można było wejść normalnie. To było szybkie. Japończycy to dupki. Nie jestem jak wy. Nie traktujcie mnie jakbym była taka jak wy. Wy możecie co umrzeć jak chcecie. Wow. Ale hejty, holy fuck. I ona też była odporna na ogień. Więc nie ma używania malarzy. Dobra, czy jeszcze raz? Fio... Muszę zmienić kolejność, by the way. Zróbmy tak. I zróbmy tak.
I chyba będzie okej. Powiedziałem, że... Jezu! Dajcie mi zadać umiejętności. Co to jest za przeklęty delay? Tym razem znowu nie wejdzie, coś czuję. Save slash... I bufula. Zobaczmy. Czemu mi się kolejność zmieniła? Nienawidzę. Nie, tutaj jest dobra kolejność. Nie, to nie jest dobra kolejność. Kiedy? Dobra, już tak zostawię, po prostu. Ale będę... Nie, coś namieszałem. Coś bardzo namieszałem. Tak zwany syndrom, ja nie myślę dzisiaj. Przestań? Myślałem, że to mnie wyrzuciło dosłownie w to samo miejsce. Dobra. Marachi. Marachi. Hama. Nie, nie chcę jest też. Ty po prostu atakuj. A ty możesz użyć bufuli. O. Well done. Mogę liczyć na to, że się nie wyjebie. Ktoś się wyjebał. Widziałem tego Mephistophelesa i takie, nope. Jak już gramy w kości, to przynajmniej gramy w nieporządnie, jak jest. Boże, łap zastarczy, jakoś tak to szło. Posumodi. Brakuje mi tego systemu, który jest w SMT4, że mogę sobie po prostu używać umiejętności person, które się do stoku i że nie muszę ich specjalnie zmieniać. Zwłaszcza jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie posumudi czy tego typu rzeczy. To jest dokładnie sama grupa, więc mogę zrobić dokładnie sam za chwilę temu. Trzy poziomy, nice. By the way, boję się zapytać. Centrum umiejętność person. Wiesz, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli ktoś ma w stoku, to że mogę tego użyć. Że nie muszę mieć tego w aktywnym party. Bo tak tutaj muszę się przełączyć specjalnie, żeby na chwilę tylko użyć posumudi. Dwa anioły, więc tutaj chyba nie jest zasadną opcją. To jest ten Marachi, może być nieironicznie dobrą opcją. No, szybko jest na też. Prawda, bo tam też, well, mamy stok jako taki. A tutaj nasz stok jest takim, powiedzmy, magazynem w innym wymiarze, do którego mamy tylko dostęp, a nie, że coś jest aktywne. Jezu, ała. Moje HP. Oddawać mi moje HP. A wiecie co?
Naughty Foolish. Ginko, mam dla ciebie robotę. Okej, nie mam dla ciebie roboty. Żartowałem. Zalewaj do Anilicy. Spartańskie nauczanie, które ewidentnie nic mi nie dało. Bąk. Idźcie, dlatego nie rozmawiam z nikim. Bo zawsze się kończy dokładnie w taki sam sposób. Próbuję być fajny, miły i w ogóle. Oni. Nope, jestem wkurwiony, nie chcę z tobą gadać, wypierdalaj dalej. Być chodnie jest dobre na anioły. A tam jest nasze. Może to był tak naprawdę kupidynek, który chciał porozmawiać o miłości. Na Krakenę dobre były wywiady, bo tutaj zobaczmy. Maja? Dobrze pamiętam? Yep. Jak się nazywasz? Muszę ogarnąć kiedy odpowiedzieć. Congratulations, Shinji. Congratulations. Congratulations. Jezu, same karty od Kakena, 25. No i co? 25 kart za Waldo. Powiem wam tak, gdyby gadanie i kończenie walk w ten sposób dawało mi expa, to gwarantuję wam, że to większy czas bym siedział i gadał. A tak to... Demon Wars. Ciekawe w sumie jak będzie z Game Warsami. Czego się tam spodziewać? Sprawdzałem już. No dziwne, nie widzę, że on sprawdzą. Na mapie nawet nie jest zaznaczone. Moje kwadraciki. Kodel, sedol, ten linka co pojedzą, zobaczycie. Michel? You funny funny. Czy jesteś ptakiem? Tak, jestem ptakiem. Michel to ptak, potwierdzone info. Baldur's Gate 3 goty. Czym się różnimy? Nie różnimy się. Jej. Z Baldurem mam tak, że czuję, że będę chciał go kiedyś ograć, ale to jeszcze... Jezu, jak mało kart. 9 tylko? O no. Tak się nie bawimy. Mi dało 20 parę. Okej, czyli kokatysy zabijamy. Wniosek jest prosty. Za mało dają. A czego jest zależna ilość kart właściwie? Czy tylko od poziomu, czy od czegoś jeszcze? Kaje mnie swoją drogą, ile skrzynek pominąłem przez takie wchodzenie do każdej klasy po kolei. Bądźcie dla mnie mili, dla mnie wszystko, nie dam ci nic ze mną, ale chcę od ciebie wszystko. To brzmi absolutnie mało toksycznie. Ale poprosił. Jest nieźle. Jak poprosił, to wszystko jest okej. Chyba, że stwierdzicie, że jest inaczej. Stajpasz może? I Ginko w sumie z tego, że ma buffo, to chyba też nie powinna. A sobie tak ciekawości. Wątpię, żeby zadziałało, ale stajść mogę. Może to się liczy jako sleep albo illusion ailment.
domyślam się, jaka jest odpowiedź. Ale dajcie mi wierzyć. Lala, 150 obrażeń? Malin, kurwa, Kalin? Zdecydowanie nie jest to ani jedno, ani drugie. To było szybkie. Maja to Mitsuru. No, ma swój dorosły w dzięki w ogóle. A gdzie mnie tym razem wyrzuci? Gasp. Wielkie, duże przestrzenie z mnogością kratek. Kto jest taki okrutny, że wrzuca mnie w takie miejsce? Oni wiedzą. Oni wiedzą, co robią. Jaka jest, kurwa, synu? Ginko? Mam wrażenie, że to już próbowałem, ale spróbujmy jeszcze raz. Kung Fu? Nope. Jesteś tacy głupi, myślę, że wszystko krąży wokół was i że boska miłość też. Czy myślisz, że on kocha ludzi? Zapasuje na to, żeby tak było. O! Oh. A może dasz się poderwać? Jeżeli nie, to Ginko jest absolutnie okropne do gadania. Potwierdzone info. Okej, okay, rozumiem. Rozumiem. A, on jest odporny na... On nawet nie jest odporny, on jest niewrażliwy. Na ogień. Ginko ma stan przedzałowy. Oh no. Anyway. No stop nad November? Unlimited Orzech Works? O, najłatwiejsze karty. Jeżeli akurat nie stwierdzą, że wal się graczą. Czemu próbujesz zwrócić moją uwagę? Bo chcę kartę. Psychologiczny test. Gdybyś był zwierzęciem, kim byś był? Kotem. Okej, dawaj kartę. 23 karty. Grubo. Tu się pewnie idzie dalej. Yep. To oznacza, że muszę zwieść całą resztę tego pokoju. Kwadraty. Jak fajny orzech w skorupce. No co, co trzeba je zjeść. Potwierdzone info. Tak samo jak potwierdzone info jest to, że Maja nigdy się nie wyleczy z tego opętania. Jesus fucking Christ. Persona 2 potrafi być strasznie frustrująca. Pod niektórymi względami. To jest takie... Dostałem status, którego nie mam jak wyleczyć w żaden sposób. I co? Jak żyć? Ogólnie zostawanie statusów po walkach jest zazwyczaj uciążliwe, tylko często gęsto mamy dużo więcej sposobów na wylecz. No ja mam 30 HP, daj spokój. Twoje danie, czy 30 HP to za mało? Jeżeli twoja odpowiedź była tak, to pewnie masz rację. Ale ja się nie dam takiej propagandzie, jak widać.
Pamiętam, gdyby to było SMT4, to na cholerę bym się nie odważył wchodzić do walk z takimi HP-kami. Ale to tylko Persona 2, więc... Nie ma absolutnie czym się przejmować. Karty! Oddawaj karty. 69, nice. Chcę karty, jak zwykle. Który tym razem teraz trzy ścieżki, obrócę się. Byłem bardzo sprytny, że wybrałem czwartą z trzech opcji. Dużo kart. Czemu oni mi dają 20 parę kart, a tamten kokatli dał mi tylko ile 9? To jest strasznie dziwne. Nie było mnie z nimi aż takiej różnicy poziomów, to był chyba, nie wiem, 17 do 14? Więc to nie powinno być aż takiej różnicy. Mam pytanie, czemu czemu morska woda jest słona? Przez wulkany. Goddammit. Chcesz porozmawiać o męskości? Chyba się trochę boję tego. Nie dziwię się. Moszuwu. Persazja? Listen. Hej, listen. Nope. Rozumiem. Au, zostałem kliknięty. Nie wytrzymam, guys. Guys, ja nie wytrzymam. Guys, nie mogę. Guys, ja nie wiem, czy ja dłużej tak wytrzymam. Ej, też tu jest. Wazon z kwiatami. To dafodile, czymkolwiek dafodile by nie były. Mam wrażenie, że kojarzę to jakoś z czymś imieniem. Daffodil. Żonkile. Ciekawe, kto je tu umieścił. Czy pietaj ta persona pasożyt? Jestem taka smutna, tyle nienawiści, tyle żalu. Ethan, wytrzymaj. Taka smutna, taka wściekła, taka sfrustrowana, nikt mnie nie rozumiał. To jest ta persona pasożyt? Ach, jak śmiesz. Zadać mnie na takie cierpienie. Kopię ci tyłek. Okej, Ginko, zaśpiewajmy rekwiem dla tego zdania. Albo raczej dla tej Anilicy, ewidentnie. Nie wiem, jak się czuć z tym, że akurat Anioł został wykorzystany jako... Persona pasożyt? Ale co ja mogę? Nic nie mogę. Jeżeli dobrze pamiętam, anioły są nie są odporne na ogień. O. Jest to, o co mi chodziło. Ta hama była za to bardzo potrzebna. Czy to była hama, która ja użyłem? Czy to była hama, która... Została po prostu... Czekajcie. Nie no, ona ma użytą hamę. Nie podoba mi się to, że ona ma użytą hamę. Czas to naprawić. Przez to myślałem, że to może demon, który opętał, używa hamę, ale nie tym razem. Bo fopes? Ty atakujesz, Yuki używa... Ginko używa bofoli. Przez ten cały czas anioły były złe. Nigdy wcześniej w moim SMT. Hum. Hum to mi. Ta kolejna ma śmierka, dlatego byłem bardzo niepocieszony po tamtej walce, kiedy został mi nałożony.
Te cholerne muczowo nakładają potężen. O, o, o. No, żyje. That's fine. Well done. Ale to było proste. No to nie będziesz miał tyle szczęścia. Miał tyle szczęścia, pani pasożycie. I co, jak się czujesz? A? Chyba jest lepiej. Wyciąg go Alice. Cieszę się. Udało wam się pokonać pasożyta. Otworzę wyjście. Idźcie zanim wyjście się zamknie. Pospieszcie się. Jej głos literalnie umarł. Nikomu nie pozwolę uciec z mojej klasy. Mąka jest. I koniec. Dobra robota. Policzę punkty na wasze konto. A będę czekać na wasze przybycie. Z ciekawości. Oh god. Ja mogę iść na część drugą. Mamo, ja się boję. Najgorsze jest to, że ja nawet nie wiem, jak długo by to weszło. Biorąc pod uwagę, że część pierwsza też mam nowość. O mój Boże, i to jeszcze... Chcecie mi naprawdę powiedzieć, że jeszcze te statusy zostały mi potem? Dajcie mi miejsce, w którym się wleczę. Proszę, wylecz mnie. Brachu. Wylecz mnie. Brachu. Doskonale. Chłop był w stanie wyleczyć mnie z opętania przez demony. Jak się z tym czujecie? Ginji Sasaki był uczniem w niższym roczniku niż ja, witam. To ja nauczyłem go grać na gitarze. Mogę wam go przedstawić, jeżeli chcecie. Byście wy mnie przedstawili tej blondynce. Może lepiej nie? Może lepiej nie. Mamy jakieś ciekawe plotki. Niektóre dziewczyny mogą marzyć o tym, że zostać idolkami, ale to niemożliwe. O, to jest tak niemożliwe, jak ktoś sobie zażyczy, żeby było. To dziwne, czuję się coraz mniej zmotywowana. Nawet oddychanie zaczyna się robić problematyczne. Halo, może jak leci? Cześć, I'm happy. Jest całkiem okej. Okay. Jedyne na to narzekam, to na to, że potrzebuję urlopu, ale to już niedługo. Na tyle niedługo, że nie mam za bardzo na co narzekać. Zobaczę sobie walwę, co mnie... W sumie, czy jest coś ciekawego? Parę kart ogarnęliśmy. Mogę przywołać Minotaura na papierze. Mógłbym przywołać Taranisa, ale nie mam poziomu. Mogę przywołać Shaxa, tego samego, którego dopiero co widzieliśmy. Dlatego mam dwie osoby, które mają z nim świetną kompatybilność. Nie idę po to, żeby tego nie robić. Czym jest Warcry? Czemu nie mogę sprawdzić, co robił spell? Mogę sprawdzić, co robił spell, nieważne. Almighty Fury Element. Czemu ja wcześniej na to nie wpadłem? Do narzekania jestem pierwszy, ale jak już się okaże, że się da, to takie... wait a minute. Dawaj, ptaszka. Jestem wielkim markizem piekieł z swag okularami na oczach. To jest dosłownie deal with it, the belt. Nie na sobie mojej, że jest jakkolwiek inaczej. A czy mam jakiś inny arkan? Demetry jest dużo później z tego co widzę. Judgment mam za mało kart. Czegoś jeszcze mogę zrobić? Mogę niby tego Minotaura machnąć sobie.
Kapitanie, co on ma? Co ty masz? Sonic Punch, Barz, Balzakaja, Kotoluti. Okej, biorę go. Say no more. Nie musicie mówić mi absolutnie nic więcej. On leczy z Possession. To jedyne, co musiałem wiedzieć. Jestem prostym człowiekiem. Dobra. I Warbe tu mnie chyba więcej nic sensownego nie zdaje, bo więcej kart nie mam. O, mogę zawsze iść do kina, pofarmić karty. Nie no, przysięgam, jeżeli chciałbym pewnego dnia sobie powiedzieć, że idę farmić karty, to bym chyba miał dosłownie odpalone gdzieś tam na drugim ekranie coś, żeby wiedzieć, jak trzeba gadać z demonami. Duże lecze. Nie można. Oh my. Oh my. Stać mnie na to. Wiecie co? Stać mnie, ok? Ciężko by było w tej chwili, żeby mnie nie było stać. Podobno kręcę jakiś film muzyczny, to całkiem dobre dla miasta. Byłoby naprawdę fajnie, gdyby zaśpiewali motyw naszego flipu. I przegrabacili, znaczy opowiedzieli o naszej sieci w Japonii, byłoby to całkiem proste. To brzmi jak bardzo niebezpieczna osoba, której nie warto dawać dostępu do plotek. Czy naprawdę chce poruszyć swoje było dla idolki? To jak zakochiwanie się w jakimś manekinie. Powiedzcie to wszystkim ludziom, którzy bardzo intensywnie simpują do jakichś idolów YouTube'owych czy innych streamerskich. O, VTuberki, co? Ja nic nie wiem. Z drugiej strony dziewczyna, która jedyną robotą jest uśmiechać się do wszystkich, może być ostatnim przystanem dla zdesperowanych. Pewnie odchodzi. 2D, 3D. Są pewne rzeczy, których 2D nie zastąpi. Ciekawe, jaką dziewczyną jest ta trzecia z Miozes. Głosi, że jest blondynką, tak jak ta tam. Strzelasz, jesteś podobno trzecią dziewczyną z Mios. Co o tym wiesz, Ginko? Pewnie nic, ale cicho. W Pikmin Line dopiero co byliśmy, w Aniamundi nic ciekawego nie było. No 2D się łatwiej animuje niż 3D? Pewnie tak. Czy w tym Pikminie będzie do mnie jakieś świeżutkie ploteczki? Poczekam tu, zaczekam aż Cody Senpai się skontaktuje. Ale pomogę też wam z moimi chciałem wyłapywania rzeczy. Masz jakieś plateczki? W Time Castle. Okej, rozumiem. Zamaskowany krąg, nigdy o nich nie słyszałem. Co związane z tym, co Kozy jej badała, wciąż od niej nic nie słyszałam. Ja się podejrzewam i wstrzał demony, czy co? Może wróżbitka w Conan będzie chce wiedzieć. Będę się też tutaj małe sprawy o zamaskowanego kręgu. Zaczekajcie, aż zobaczcie, co uda mi się złożyć. Czyli to też nie mamy jakąś wróżbitkę. A w sumie pytanie, co tutaj mamy? Możemy coś wieść? Interesujące. Jakby gra była za trudna, to możemy sobie jeszcze staty podbić. Doskonale. A czyli plus. Oh my. Hmm.
Takie mówienie potrafi być strasznie irytujące w tego typu robocie. Mój pracodawca skarcił mnie za niepoprawne wymawianie naszego menu. Wow. Jestem w stanie absolutnie sobie to wyobrazić, a jednocześnie takie, czemu? O, Lisa, widziałem ten plakat. Co się to nie chce? Nie, też. Widziałem już dokładnie, jak to zobaczyłem. Jest twój debiut, powinieneś tam powiedzieć. Czemu wszyscy tak mówią, że to jest Lisa, która będzie miała debiut? Bo są blondynka? Istnieje dosłownie jedna blondynka w Japonii. Strzelać Lisa? Animo Mundi potem sprzedaje prawdziwe pancerze. Może ktoś, kto wie więcej o plotkach, wiedziałby coś więcej. No, też tak słyszałem. To co ja słyszałem, to że Tony jest przewodnikiem broni, gdy pracuje tam. No, mam wrażenie, że ostatnio jak tam byłem, to nie byłem w stanie tam znaleźć. Więc nie, na ile to jest kwestia, że muszę rozpowszechnić te plotki. Bardziej. Zobaczmy. By Armor. A tutaj są tylko casual shirty. Ta blondynka i ta na pakacie. Nie, to niemożliwe. Ale ja nie miałem szans z idolkami. Czuję się jak kobieta stojąca o zachodzie słońca. I słyszysz, że coś mogę w to tylko tyle. Czy jak rozumiem, muszę po prostu jeszcze to potem gdzieś osobno rozpowszechnić. Wyśmiejcie. Tylko ostatnio jak próbowałem to rozpowszechniać, to dosłownie nie było takiej możliwości. Conan. Czemu nie mówię, to trzeba się wyrzbić za Conan? To jest porcelana fabryka. Czy to okazja, tutaj są demony? Nie. Nie ma tu demonów. Z powodu kiepskiej wydajności ta fabryka zostanie zamknięta w dniu takim i takim. Zarządzanie tą fabryką zostało przeniesione do fabryki głównej. Wszelkie zapytania od naszych partnerów powinny być kierowane tam. Teraz dostali dobre ceny z jakoś, to raczej nie kluczy na podcast. Znaczy, z jednej strony tak, z drugiej strony póki co tutaj nie ma absolutnie nic, więc myślałem, że może chociaż odrobinę poszerzy się wybór, okej? Okay? A ewidentnie nawet to nie jest rzeczą. Czy to jest fabryka, do której po prostu kiedyś przyjdziemy? Nie, to są demony. Powiem więcej, nie są to silne demony. Nie, no wychodzę na sens. Chciałbym zrobić jakieś postępy fabularne. albo przynajmniej móc coś zrobić z pieniędzmi. Jak gadasz z jednym, to możesz się nowościami podzielić, dostać jeszcze coś innego. No właśnie, ostatnio jak gadałem z mongerami, to mogłem się z nimi dzielić tymi plateczkami. Z tego co pamiętam. Coś nowego? Macie może jakieś nowe, fajne rzeczy na sprzedaż? Całkiem. Nie? Ach, młody klient. Proszę mi wybaczyć. Nie miałem tego tak na myśli. Nasze wystroje na zamówienie są raczej odbierane jako całkiem drogie, więc zazwyczaj nasi klienci są trochę starsi. Zauważyłem. What the fuck, 150 tysięcy? Też chciałem żyć jak angielscy dżentelmeni. Może jestem zwykłym korposzturem, ale trochę elegancji chyba by nie zaszkodziło, co? Och, niebiosa mnie nie opuściły. Moje życie zostało spełnione. Przez co widzicie prawdziwego angielskiego dżentelmena? Człowiek, który stał się angielskim dżentelmenem. Jesus Christ.
Myślałem, że muszę wyglądać jak trzeba i przybyłem tutaj, żeby zrobili mi płaszcz na zamówienie. Podziwiam, że kogoś stać. Nie, w sumie to nie jest aż tak drogie. Słyszeliście o demonicznym malarzu? Miał talent do malowania dwóch skrajności, Boga i demona. Naprawdę go podziwiałem, ale zniknął wiele dekad temu i o tej pory o nim nie słyszano. Demoniczny malarz. Mam nadzieję, że nie mają na myśli tego malarza. Ci, którzy zagubili się w labiryncie życia, trafiają tutaj. Jesteśmy niczym latarnia oświetlająca ścieżkę w niepewnej przyszłości. Jestem strażniczką w Sumaru Genii. Sumaru Genii, wróżbitka, która wie o plotkach. Mówi się, że czasami widuje się w miejscach, które ożywają w nocy. Zdaje się, że to wasza pierwsza wizyta. Czy zagubiliście się w drodze do przyszłości, czy też chcecie usłyszeć wieści tego mijającego świata? Zamaskowany krąg? Nie znam czegoś takiego. Jest to jakaś koalicja? Jeżeli tak, skonsultuj się z kimś w parku Honmaru. Wie znacznie więcej o tym ulotnym świecie niż ja. Tajemnicza koalicja znana jako zamaskowany krąg. Intrygujące. Muszę dać to do moich plotek. Dwójka mieczy. W najbliższej przyszłości będziesz pośród ubogich, zmuszonych do życia w nędzy i głodzie. Wow! To brzmi absolutnie okropnie. Zgaduję, że to też wpływa jakoś na gameplay. I before dostaję mniej kasy. Najpierw musimy opowiedzieć swoją opowieść. Mamy sobie opowiedzieć? Prawdziwy duch pojawiający się w pierwszej siedmiu śródce. Musi być okropnie wchodzić po tym świecie po śmierci. W sklepie Tonego w Imezaki sprzedaje prawdziwe bronie w wyjątkowej jakości, ale o wysokich cenach. Rozumiem. A pancerza? Najpierw podzielimy się swoją plotką o... w tajemniczym pokoju Zodiaku. Słyszałem o tym plotki, ale że jest to prawda. Prawdziwy pancerz Vanimamundi jest wysokiej jakości, ale drogi. To sprzeczne plotki z tym, co wcześniej słyszeliśmy. Bo wcześniej słyszeliśmy plotkę o tym, że Vanimamundi były pancerze niskiej jakości, ale tanie. Jeżeli dobrze pamiętam. Dobra. Gdzie jest park? Szukam parku. Nie chodzi raczej o Pałac Conan. Gdzie był ten park? W Yumezaki? Nie, na pewno nie. W Rengedai pewnie. Bo to był chyba ten park. Nie, tu jest Alaya Shrine. Góra Iwato. Tu jest park Honmaru. Tu chciałem iść. O, oto Jona. Mogę twoje autograf? Proszę, padek, chcę twój autograf. Tak, wszędzie szukaliśmy. O, autograf, jasne. Wstaw się w kolejce. Nie przepchajcie, spokojnie. Kim ty jesteś? Biorąc pod uwagę, że mówili ona, to aż dziwne, że Misza się zgłasza od razu.
A może to ja zrobiłem? Nie chcę włączyć Netflixa, halo, nie. Przypadkiem wszyscy na pilocie, spokojnie. Weź, Lisa, jeden autograf, proszę, proszę, proszę. A że ja? Czemu? No, nie rób się, idiotki. Sam plakacie to jest oczywiste. Gratuluję twojego udanego debiutu. Kiedy wielkie ogłoszenie? Nie ma sensu otrzymywać się już tego daje w tajemnicy. Debiutu? Na plakacie? Chwilę. O czym wy do cholery gadacie? Ginko to nasza taka dwójkowa Liza. I mean... Jeżeli dobrze rozumiem, to po prostu ktoś puścił ploty, że jest sobie blondynka w tej grupie Miozyska będzie debiutować i ona jest tą ukrytą trzecią. I jeżeli dobrze rozumiem, wszyscy teraz podejrzewają, że to Ginko. Podejrzewam, że po prostu została puszczona plotka. A, rozumiem, wciąż chcesz to utrzymać w tajemnicy. A jeżeli chodzi o to, że leci na protagonistę, to jest to coś, co bardziej odczuwam, że zostało nam poinformowane, a nie, że to rzeczywiście widać. Bo pamiętam, że na początku gry było mówione, że o, Ginko leci na protagonistę. Nie widzę tego. Znaczy, też nie ukrywam, że mało gadam z postaciami, powiedzmy, między tymi. Między jakimiś sytuacjami, że na przykład nie wiem, wchodzi w sejecka, bo i tam mało gadam. I może wtedy to jakoś bardziej wychodzi, ale tak to... W trakcie fabuły takiej normalnej to tego nie widać. Spokojnie. Dano autograf może później. Będziemy trzymać te kciuki. Mam nadzieję, że wasza grupa pomoże odnowić reputację siódemki. Tak, powodzenia. Na razie. Czekajcie, o chuj wam chodzi? Wspaniale, nie wiedziałem, że będziesz miała swój debiut, Lisa. Wow. Dobra, nie musisz udawać, jesteś trzecim członkiem, a? Po prostu myślisz, że trzecim członkiem. Naprawdę nie rozumiem, o czym mówicie. Jest dość prosta implikacja. Znaczy, jednocześnie rozumiem, czemu ona ma taki nie rozumiem, o czym mówicie, ale tak z perspektywy tego, o czym wszędzie się teraz mówi, to jest to w miarę... oczywiste. Nie mogę uwierzyć, że była wysoko postawiona w zamaskowanym kręgu. Nie sądziłem, że jest taką dziewczyną. A jednak... Jestem pewien, że to nowa idolka tylko jakaś dziewczyna z włosami podobnymi do Ginko. Nie dziwię się, że Jade sobie wymyśla różne rzeczy. Też się nie dziwię. Maskowany krąg, maskowany krąg. Dziwne, mam wrażenie, że kiedyś już to słyszałem. Może mi się tylko wydaje. A może ci się nie wydaje. Fiumezaki jest chłopak imieniem Tony. Plotka głosi, że przemyca rzeczy dla mafii. Ten tej toku powinien trochę wiedzieć o takich rzeczach. Mówisz? A, to wy, witajcie. Co mogę dla was zrobić? Zapytajmy o ploteczki. To jak to się tenki dobi się włosów? Może zaraz prośby do Rockera. Lotus Rengetai w sklepie Time Castle sprzedaje średniej jakości bronie za samą cenę. Jest raczej podejrzany człowiekiem, który rozmawia tak, jakby był w stanie przeglądać się, przejrzeć się normalnie ludzi. Nazywa się też hrabio, więc nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie. A armorowe? My mu powiemy o tym, że coś złego się stanie, jeżeli zegar 700 ruszy. W Rosa Candy jest średniej jakości pancerz za samą cenę. Rozumiem. Teraz porozmawiamy z nim o zamaskowanym kręgu. Nie, nigdy ich nie strzałem. Może porozmawiać się ze sprzedawcą w restauracji sushi. Wie wiele o plotkach. Może on coś słyszał. Czy to jakaś organizacja, czy coś? To interesujące. Pozwolę sobie dodać to do mojego kręgu plotek. Średniej jakości mieć. Okej, tego
obawiam się, że nie łapię. Maskowany krąg? Czemu i co? Nie mam żadnego związku z czymś takim. Ginczy jest taki, jak powiedziałem, że to na ogół wypada. Jego piosenki są najlepsze. Nie mogę się doczekać. Ja też nie mogę się doczekać, żeby nie usłyszeć żadnej piosenek, biorąc pod uwagę, że to gra na PSX-a. Znasz co? Dobra, mieliśmy iść do restauracji sushi. Gdzie jest restauracja sushi? Na pewno nie tu. Zengadai! Zengadai byliśmy, kaban. Yasasa! Tu jest Kasugayama, tu jest Sumaru. Tu jest ramen, tu jest sushi. Chcę zobaczyć, czy może wrócił już ten detektyw, żeby posieć parę plotek. Bo ostatniego tu nie było. Jest tu nasza piątka, jesteś ty. Ale detektywa nie ma, żeby mu sieć plotki. Nope. Goddammit. Chciałem rozsieć parę plotek, czemu mi nie dajecie? Chuje. Pierwszej historii reklamacji. A to powiem szczerze, nie kojarzę kompletnie. Anyway. Porozmawiajmy z nim sobie, bo podobno może wyjść jakieś plotki. Bo to miało być sushi, prawda? Natrzymałem o tego pidole, która nie mogła debiutować. Miody. Miody, tak? Brzmi jak jakiś środek krzyczący. Okej, okay, czyli najwyraźniej to nie jest z nim znaki zapytania. A, właśnie z nim. Ej, to WF. Jeszcze nie jestem do końca pełna, ale się niedługo zmieni. Maskowany klank nigdy nie trzymałem. Jakaś organizacja? I co w tym mieście? Naprawdę spora rzecz. Powinien się tym zająć. Tata Ikichiego, co się Michel powie? Ostatnio był bardzo niezadowolony i chciał stąd jak najszybciej uciec z tego, co pamiętam. Zaraz zobaczę. Może ta dziewczyna Pidi będzie wiedzieć coś więcej. Wydaje się już jej o to? Jezu. Czemu ja wynogałeś po całym mieście? Maja ma rację. Idźmy do agencji detektywistycznej. Jeżeli dłużej to zostanę, to... Okej, rozumiem. Pistiner. Gdzie jest Pistiner? Jestem dosłownie ganiany po całym cholernym mieście. Pistiner. Hello. Zaraz się okaże, że literalnie nikt nic nie wie. A jakiś pan na przyszły senpai? Ja na pewno mam. No i wyjąłem taki pojęcie z demo. Będę reporterką. Wow, nie spodziewałem się tego, po kimś, kto zbiera plotki. Dołączyłem do gazetki szkolnej, żeby to sobie poćwiczyć. Jestem całkiem niedobra, co? Może i tak. Okej, z nią już gadaliśmy. Pewnie jest bardzo szczęśliwy, co? Czy nie chodzi z Lizą? Jak to jest? Umawia się z idolką? Gdybyśmy umawiali się z idolką, to ona przestała być idolką. Inne plotki? Czym są plotki o mu? Podobno. Mówił Mezaki ma kasyno i ludzie wygrywają tam sporo w oczko. To brzmi jak idealny sposób na nadużywanie tej wste... No? A może już pogadałem. Właśnie. Nie wydaje się, że się pominęli jakiegokolwiek podkarza. To dziwne. Naprawdę szukaliśmy wszystko, ale niczego się nie dowiedzieliśmy. Ej, może spróbujemy pójść do agencji Kuzunochy. Może szef Todoroki i Tamaki będą coś wiedzieć. To brzmi jak bardzo dobry plan. I z chęcią skorzystam z tej opcji.
Hirasaka. O mój Boże, on wrócił. Hello. Kopla arteuszko. Chyba rozumiem, o co chodzi. Aczkolwiek, przepraszam, nie trzeba nic o zamaskowanym kręgu. Tamaki też nie wie. A? Ta dwójka na tym zdjęciu to ludzie z twojej klasy? Ta, chyba. To Szeba i Micho. O, rozumiem, rozumiem. Tajemnica rozwiązana. Widzisz sylwetkę tej dziewczyny po środku? Ostatni członek grupy pilnie strzeżona tajemnica. To byłaś ty! Jezu Chryste, uwzięli się na to. Inko, idolko. O, błagam, znam lepsze żarty niż to. Tak, zaświadczenia 38, come on! Za każdym razem, kiedy... Znaczy, ja powiem szczerze, nie miałem aż tak dużo swoich doświadczeń z urzędami, szczerze mówiąc. Co to miało znaczyć, Michel? Nie, to nie jest żadna pomyłka. Polka głosi, że trzecią członkinią jest blondynka ze wspaniałym ciałem. Ty idealnie tego pasujesz. To bardzo tani tekst na podyw, postaraj się lepiej. Czekaj chwilę. Ej, daj autograf, daj autograf. Proszę, proszę, proszę. Idzie się do domu, prawda? Słyszałem, że kręcą tam nagranie. Jeszcze spotkać z postawą dwójką w mu? Ale czemu to skrywasz? No daj autograf, proszę. Autograf, 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 autograf. Proszę, nie? Wystarczy już, ty durniu. Dej to chiński sprzedawca jej, a mi to jego żona. Rozumiem. Dzisiaj kiedy studentki myślały, że Lisa będzie debiutować po zobaczeniu tego pokatu. Idolka, ha? Bycie idolką w stanie jest aż tak dobrą rzeczą, jak może się wydawać. Lisa, to nie są żadne żarty. Czy zapomniałeś, że plotki się sprawdzają? Jak tak dalej pójdzie, to naprawdę będziesz miał swój debiut. Coś dziwnego w tym pakacie. Zupełnie jakby zrobili go tak, żeby ludzie spekulowali, że Lisa jest trzecią członkinią. Kolejna plotka. Myślisz, że to zamaskowany krąg? A co mieliby to robić? Masz pani się tym zająć. A, Tamaki. Wiesz co? On już chyba nie potrzebuje dalszego oklepu. Ja bym powiedział, że potrzebuje każdego możliwego oklepu. Możemy rozpowszechnić parę plotek. No i dużo tych plotek. Eju. Depeo to Blanczek i Sway. Mogę kupić bronię w Time Castle? Chcę, żeby były drogie i wysokiej jakości. Mogę kupić pancerze w Anima Mundi, które są dobre, ale drogie. Yes. Okej, okay, czyli muszę obskoczyć Time Castle, Anima Mundi i Mu. Nie wiem, czy będą iść do Mu w sumie, bo wydaje mi się, że tej pory nie mogłem. Dobra. Jakby to będą kosztować postekę. Już się zobaczy. Nie. Nie tutaj. Tutaj. Miał być Time Castle. Jak tam wasze bronie? Słyszałem, że są całkiem dobre. Zajebiste. Ale one są kurwa zajebiste. Co ja zrobiłem, nie tak?
To ja zabiję mnie, tak? Wytłumaczcie mi, proszę. Nie, czekajcie. Ono momento. Gdzie jestem? Ja tu jestem. Hirasaka. Ja się przewidziałem. Ja zrobiłem coś źle po prostu, co dlatego? Lotki. Time Castle. Quality is good, but it's expensive. Okej, zobaczę jak u Tonego zrobię to samo. Zobaczę jeszcze w Rosa Candidzie jak dam normalne. Teraz się okaże, że to jest odwrotnie. I te wysokie jakości są tak naprawdę chujowe i to jest kwestia złego tłumaczenia albo coś. No bez fony. Dobra, Yomazaki. Okej, zobaczmy. Hello? Podobno macie fajne branie. Nie rozumiem. Nie ironicznie nie rozumiem. I nie wiem, czy chcę kwestionować. Już coś można kupić, I know right. Ale czemu tamto tak działało, Jezu? Nie rozumiem. No przy okazji jak na Dani Mamondisco już tu jestem. Cześć, kapitanie. Anima Mundi, tutaj. Ale są już trochę lepsze, I guess. Mogę kupić dwa takie. Nawet muszę wszystkie kupić. Czyli tak, trzy takie, dwa takie. Pięć takich. I tu kupiłem, czyli trzy takie, dobra. Mam dużo kasy, więc mogę sobie na to pozwolić. Okej, czyli tak, Tatsuya. Zakłada wszystko jak leci. Z tego co widzę, one nie mają jakichś swoich własnych specjalnych efektów, więc mogę po prostu zakładać wszystko jak leci. Dobra, ty chcesz to. To... I baka hełm. To jest to. O wiecie, gra się powoli robiła, to trudno, więc chyba muszę zejść, żeby była trochę łatwiejsza. Znasz co? Jakiś domowy ekseria? Tak. Dobra. Tutaj więc nic nie było. To jest Gigamacho. Zodiak mu. Tutaj było kasyno, jeżeli dobrze pamiętam. A, no ale tłumy. Miasta naprawdę mają świetną reputację, co? O, też się zdają kłócić. Pozwólcie brać rolę w tym nagraniu. Jestem świetnym snaterzem. Jestem dużo lepszy niż ten frajer.
Śpiam każdego wieczoru na peronie, więc wiem, jak tutaj występować przed tłumami. A kogo by tu wybrać? Powiedzieli mi, żeby wziąć kogoś, kto rzuca się w oczy. To pani w ogóle jedu. On każe mi to robić. Jak mam znaleźć dodatkowych ludzi w tak... Ej, oni się nadadzą. Ej, wy, nagrywamy wideo dla Muses. Chcecie wziąć udział w nagraniu? Tak, wreszcie mam okazję, żeby się popitać. Chodźcie za mną. God fucking damn it, co za dureń. To przynajmniej musimy się wkradać. Dobra, następnym przystanek Muses. Ważne pytanie. A, przepraszam, nie można teraz grać. Jest trochę zbyt szalenie. God damn it! Moje plany! Moje misterne plany ugrania miliardów! Spełzły na niczym. Ciekawe, jak bardzo da się tego nadużywać z tej time, by the way. O Boże, to są demony. Czemu są demony? Kto prosił tutaj demony? Witamy w Moon, największym centrum muzyki miasta Sumaru. To miejsce jest jednym wielkim lochem wypakowanym po brzegi zabawą. Niektórzy się tu gubią i nigdy więcej nie ujrzą światła dziennego, ale w tym cała zabawa. Bawcie się, aż padniecie z nóg. Dosłownie. Well, I'll be damned. Powinien zmienić personę. Nie zrobię tego. Oh well. Zastanawiam się, czy to nie jest ten moment, kiedy dwa maladzi będą lepsze po prostu niż te. Niż... użycie Fusion Spella, szczerze mówiąc. Przez to, jak dużo mamy przeciwników. Ale to mogę zareknąć w sumie. Ile to są dwa maladzi? Biorąc pod uwagę, że mamy 4 przeciwników, to może być jasniejsze. 21... To mnie chyba zada więcej niż Fusion Spell. Tak mi się wydaje. No, zdecydowanie. A więc nie już walczyliśmy wielokrotnie w poprzedniej lokacji, więc możemy po prostu to intensywnie spróbować. Chyba. Tu nie przejdziemy. Będzie mi denerwować, że mam odwróconą mapę. Zawsze muszę mieć mapę tak, żeby była zgodna z tym, co jest u mnie, jeżeli chodzi o północ. Bo inaczej mnie szlak trafia. O! Czym wy jesteście? Krzyżowcy? Nie zmieniłem person! Oni są... okej, okay, są podatni nogi. Większe straty. Nice. Zmień persony, zmień persony, zmień persony, zmień persony, zmień persony, zmień persony, zmień persony. O ja pierdolę. Kiedy ja się nauczę? Czemu ta gra tak działa? Wytłumacz mi. Czemu ta gra tak działa? Nie rozumiem. Guys, ja nie rozumiem. Kto to wymyślał? Czego? Nie pojmuję. Czemu ja muszę najpierw je wrzucić do stoka party, żeby móc ich używać? Uje. Przez to myślałem, że to może działa tak, że nie wiem, będę miał kompendium po prostu jako tako i dlatego jest taki stok, ale nawet to nie. By the way, nie mam jakichś super ludzi do używania Minotaura, ale jaki jestem. Okej, okay, to jeszcze raz. Kto może świetnie używać tego? Jakie persony? Shaxa możesz używać ty.
I Michel chyba mógł używać miotarda. Miotarda lepiej używają pozostałe osoby. Czyli na przykład Maja. Czy się wydaje, czy miotard jest podatny osobnie na każdy typ magii, tak jak ogny? Ale bym się nie dziwił, TBH. Zapraszamy ponownie. W ogóle zapomniałem zapytać, czy miot jest na czwartym piętrze. O mój święty Boże. Czyli mam 4 poziomy kasyna do przejścia? Doskonale. To jest dokładnie to, co chciałem usłyszeć. I mean, w sumie to dobrze. Powalczymy sobie nowymi personami, wbijemy nowe skille. Teraz inne optymistyczne rzeczy. Czy to są nowi przeciwnicy? Scorpion Mask. Zadaję pytanie. A, teraz już nie sprawdzę. Scorpio. To wygląda jak ludzie po prostu z maskami. Zastanawiam się, jak działałby kontakt z nimi i chyba nie chcę sprawdzać. Na pewno wszyscy, którzy mają nowe persony, chcą używać się i żeby się uczyć nowych rzeczy. To tyle wam mogę powiedzieć z automatu. Niepokoi mi trochę, że pozbyłem się persony z medią, ale to jakoś chyba przeboleje. Scenaria się zmienia za każdym razem, jak trafimy na nowy counter. Nie zwróciłem uwagi, powiem szczerze. Mogę teraz się przejrzeć. Ale czonki boy. No, blokują. Akwę, niedobrze. Jednocześnie jestem niemalże pewien, że jestem w tej chwili bardzo mocno przelewelowany. Ej, rank up. Maja też może dostanie rank upa za to? Yep. Nice. Malakwa card, poziomy. Przez to, że jestem do góry z poziomami, to mam ochotę trochę pogadać rzeczami, ale tylko trochę. I czemu wciąż mnie przenosi do tamtego przekrętego miejsca? No well, zobaczmy. Czy da się z nimi gadać? Okej, nie da się. Rozumiem. Przyjąłem aluzję. Czyli z tymi maskami gadać się nie da gadać. To jest jedyne, czego musiałem wiedzieć. Kratki jest progres, I know right. No i to udało mi się zrobić progres. To coś nowego. Dawno tego nie było na Steamie. A, czyli to są skrzynki. Dziwnie wyglądające, ale skrzynki. Zapamiętam. Denerwuje mi ciągle, że te skrzynki mają tego. Mają brak ikonki na minimapie. Gloomywise. Yoki? Yoki? Okej, to działa. Mąż próbował, chce się dowiedzieć o szkole. Czy mogę iść do szkoły? Jasne. Mam pytanie. Nie wiem. Osiemna. O, nie mi dały 18 kart.
Już nie wiem, czego zależy, ile kart dają. Biorąc pod uwagę, że Mushroomu ma 11 poziom. O, tutaj kwadratnik szedł. What the fuck? Właśnie, muszę pamiętać, że mam tu mapę. Muszę też pamiętać, że Random Encounter jest trochę wysoki. Czy to nie jest demon na jakiś bardzo niski poziom? Robin Goodfellow? Z nim się chyba Ginko gadało. Jeżeli dobrze pamiętam. Nie tak. Zarywało się do niego? Tak. Ale co mnie sądzisz? Jesteś uroczy. Ale ja nie kłamałem. Czy jestem uroczy? Tak. Czemu dość za te wyjątkowi? Sex appeal. XD. Rozumiem, żegnam. Robin's Hood, bo mało jad. Dobra, jako że kwadraciki będą mnie dęczyć, męczyć. A propos kwadracików, czy widzicie, że tam teoretycznie są kwadraciki? Okej, was się zabija. Nie przejmujcie się tymi absurdami. Nie ma się czym przejmować. Działa. To najważniejsze. Kolejni do pobicia. Robi co chód. Robin co chód. I see. Nie będziemy się obiadać. Nie ma obiadania się. Obiadanie się jest B. A, tutaj była ikon. Okej, jestem. Skrzynki mają ikonkę na mapie, dopóki się ich nie otworzy. Wniosek jest taki. Dobra, jeszcze raz. Z nimi się gadało tą. Z wami się gadało Yuki. I się rezonowało. Tak. Mam pytanie, czemu nie, bo jest niebieskie. Bo to odbicie światła. Okej, czyli z niej wystarczy odpowiadać się rozsądnie. Jasne. No, 18 karcioszek. Wydaje mi się, że będę robił tak, że jeżeli trafię na demony, to będę z niej gadał, a jeżeli będę trafiał na tych zamaskowanych ludziuków, to z niej będę walczył. Bo i tak jestem przelewelowany od opinii, a tak to przynajmniej będę miał potencjalnie karty na personę. I wydaje mi się to całkiem rozsądne. Nie będziemy się obiadać. Widzicie? Daj człowiekowi raz się najeść, to potem ci będzie tu. Musimy iść się najeść. Wniosek jest prosty. Nie można dawać ludziom jedzenia. Niech umierają z głodu. Aż co? Nekomaty. Hello, Nekoma. Hello, fellow Nekos. I zarywasz do Nekomat, Michel. A, raz ja nie mogłeś zarywać. Pośpiewaj sobie z nimi. Cały karaoke odwala? So long. O mój Boże, jeśli to spodobało, to było przekręte. O ty joyful foolish, dyskutuję o życiu? Dostaniesz te procesy do Vity, jak ci powiedzą, że są znowu głodni? Jeżeli dobrze rozumiem, to póki nie są głodni, to ten bonus działa. Tak bym przynajmniej zgadywał. Okej, okay. Chcesz mnie ignorować. Przepraszam? To były szczere przeprosiny. O czym ja właśnie myślę? To na obiad. Ale jestem głupiutki. Tehe? Yo, woo!
say it to Michelle. Okej, czyli say to Michelle nie działa. Understandable, have a nice day. One są twarde. Były zaskakująco twarde, not gonna lie. Ile mam HP? Bo jeszcze nie wiem, to jeszcze nie jest czas na medie. Bo żeby użyć medii, teraz muszę znowu personę zmieniać i w miarę możliwości chcę robić to potencjalnie jak najrzadziej. Ale jak będzie potrzeba, to wiadomo, że zrobię. Czy możemy iść na Dwala? Nie. Ginko chce iść pod Dwala, potwierdzone info. Hello, kolegowie? Daj chwilę, to pisze. Ginko opuściła drużynę. Ta soja zdał sobie sprawę, że jest głodny. W sumie to dał trochę, ale zawsze jem pod nimi, więc... Dobra, czyli generalnie motyw jest taki. Michel z nimi nie gada. Ginko z nimi pogada. Pogada o miłości. Są szczęśliwe. Podrywa je. Jakkolwiek Chinki by to nie było. To trochę działa i to jest najgorsze. Zostańmy z nimi? Tańczenie, jedna z tych rzeczy, których nigdy bym nie chciał robić w życiu. Jestem największym wrogiem parkietów. O życiu. A. Kung fu? The Trial of the Dragon? Okej, nie. Czyli Ginko też się nie nadaje do rozmowy. Doskonale. To jest to, co chciałem usłyszeć. Nie no, przysięgam, pewnego dnia napadę sobie, odpalę jakiś poradnik na zasadzie jak z czym gadać. Ciekawe, czy na jakich stronach są tego typu rzeczy, aż sprawdzę. Nie zdziwię się, jeżeli są. Oho. Ej, naprawdę są. Nie bardzo, bardzo. Nie no, poradnik, który znalazłem, ma wpisane dosłownie ten, jakie są demony i jak z nimi gadać w danej lokacji. O ile oczywiście nie zostałem okłamany i zaraz możemy przetestować moją teorię. Najgorsze jest to, że poradnik nic sugeruje, że powinienem gadać na komato Michelem. Self-promotion? Yep. Nie kłamali. Czy masz sobie lusterko? Jestem zbyt piękny na lusterka. Co o tym sądzisz? Przypalone mięsko, dobre mięsko. Jest? Darmowe karty? Znaczy, najgorsze co może mi się stać, to że zostanie mi zaspoilowane, jakie demony występują w danym dungeonie. To jest chyba dosłownie najgorsze co może być, czyli to wciąż nie jest jakiś wielki problem.
Bo siłą rzeczy, jeżeli to tyczy się kontaktowania z demonami, to powinno być okej. Okay. Dobra, ustawia o to walkę. Gdzie ja cię mam? Wolniej wysłałeś na czacie, więc po prostu na Discordzie wysłałem. Jak ktoś? W sensie na piwie. Nie na serwerze Inskie. Co tu jest na dole? W sensie zastanawiam. Wylądowaliśmy w innej części. O mój święty Boże, ta lokacja jest ogromna. To tylko lepiej, bo oznacza to więcej okazji na negocjowanie. Halo? Pracowanie w tych dziennikach dzisiaj jest okropne. Chciałem też obejrzeć, jak Miozef skręca swoje nagranie. Pamiętam się, że 4. Jeżeli w Japonii to działa tak samo, to pracując na śmieciówce można po prostu powiedzieć, że dzisiaj nie przychodzę. Oni ci powiedzą po prostu już więcej nie przychodzisz. Znasz co? Nie no, nie zdarzyło mi się. Do tej pory, jeżeli kończyłem pracę, to na własnych warunkach, że tak to mówimy. Czy ja właśnie otworzyłem skrzynkę i nie było żadnego komunikatu z tym związanego, czy mi się wydawało? Mam takie wrażenie, ale nie jestem pewien. Dobra, z wami się robiło Yuki. Yuki na bazbuście. Z wami się rezonowało Yuki, right? Yep. Mam pytanie, czemu niebo jest niebieskie? Udzielałem mądrej odpowiedzi. Czy mogę iść do szkoły? Jasne. Łatwe karty? Jesus, ten encounter date. Powoli moje personki sobie rankapują. Nie, żeby był jakiś specjalnie silny, ale... Zawsze to rankapy. O mój Boże, mam wrażenie, że już widzę, jak ogromna jest ta lokacja. Jeszcze bardziej niż myślałem, że będzie. I trochę mi się to nie podoba. Znaczy przynajmniej o tyle dobrze, że wiadomo, w miarę się odnawiamy, po prostu sobie chodząc, tak, ale... Nekomata... Z Nekomato to był Michel. Ktoś self-promotował. Ktoś się dalej self-promotował. Nosił sobie lusterko, jestem na... Kurwa, nie ta opcja. Za dużo razy mi się skipnęło. Wejście kart. No i 20, całkiem sporo. Czy jest ktoś, kto jest tutaj na tyle dużym ekspertem od Persony 2, żeby powiedzieć mi, ile się dostaje kart, w sensie od czego to jest zależne? Bo ja do tej pory nie byłem w stanie tego wnioskować. This is Whoopers time. Bo mam wrażenie, że to jest jakoś od poziomu zależne, ale jednocześnie nie tak jeden do jednego, powiedzmy, tak? I teraz sam nie wiem w sumie. Trochę expa. Wszystko to ma jakiś, nie wiem, do 15 poziomu mam wrażenie, a ja mam 20. To kino ze mną zrobiło. Pamiętajcie, nie chodźcie do kina, bo będziecie zbyt OP.
Serio, nie chciałem tego widzieć, wiesz? Chciałem, żeś bogini wiedzieć, że coś się nie istnieje. Ta sesja operuje na fanowskiej transakcji. I guess, ale wciąż będę w stanie w miarę się tym kierować. Przynajmniej tak mi się wydaje. Hello. Wszyscy poszli oglądać nagranie miłosów, więc mi się nudzi. Może powinienem iść do domu. I mean... Nikt nie zauważy, biorąc pod uwagę, że wszyscy ci miłosów. Right? Right? O ty kurwo. Kooperat, kurwa, synu. No i z nimi nie można gadać nawet. That's a new one. A ja nie mogę teraz tego użyć. Right. O mój Boże. To niefortunne. To bardzo niefortunne. Mu to nie zadziała. Nie na niego. Ale bufula już jak najbardziej. Proszę nie rób tego co... Thunder Baptism. Czy to boli? To bardzo boli. Holy fuck! Holy fuck! Ostatnio mi tego nie robił. Zacznę się go bać. Kolegowie? Mówię to oficjalnie. Gra przestała być łatwa. Jakby to powiedział jeden ze starych filmików z Dark Soulsów. Is this too easy for you? A, bo to jest efektywnie Mazionka. XD. I tak chyba najjasniejsze co mogę powiedzieć to. Chwie, hold up. A, right, bo ja nie miałem tego. Dwóch magii. Hej. Już pamiętam, już wszystko pamiętam. Spokojnie, już pamiętam, już wszystko wiem. Okej, okay. Kolega padł. Cudowne jajo. Czym jest cudowne jajo? Recovery 400? Jezu. Dużo. Dobra, słuchaj, Maja, mam biznes. Wiem, że mi na to ci się podoba, ale na chwilę wracasz do tego. Maja Media. I chyba po prostu dam Ginko na razie tak. Ginko czy... czy Yuki? Ginko czy Yuki? Yuki. Nie, dobra. Zapisz. Przestań oczekiwać ode mnie podejmowania sensownych decyzji. Tak się nie robi. Dobra, tutaj jest Ginko. Ginko, iść tańczyć. Nie zapisuj. Okej. Okay. Jak już mówiłem, zapisywanie byłoby zbyt sensowne, więc tego nie zrobię. Cześć, wieczorna. Nie będę kłamał, za pierwszym czy drugim razem tego typu animacji są fajnym smaczkiem, ale oglądanie ich za każdym razem... Nie powiem, że jest jakieś męczące, ale... nudzi po prostu. Za jednym razem. Zwłaszcza jak musimy to powtarzać.
wiadomo, nie jest to nie wiem, Supernova czy Night of the Round, czy tury w Fire Emblemach GameCube'owych. Jasne, nauczę się. Kiedyś. Ewentualnie. Daj się kart śmierci. Rzucę w kogoś i ktoś umrze. To byłaby ciekawa karta. Yosuke will now die for you. Boję się tego random counter-rate'u. Dobra, muszę zmienić odrobinę rzeczy. Bo teraz tak, Yuki ma Minotaura, więc Yuki musi używać abilitek. Ty masz Shakta, więc musisz używać abilitek. Maya ma swoją personę było, więc może atakować. Michelle równie dobrze może sprzedać Malakwę. I Ginko może równie dobrze sprzedać Bufule. Let's go. Widziałem rękapy. Muszę zobaczyć, ile jeszcze potrzebują, żeby mieć wszystko. Minotaur jeszcze potrzebuje, Shaxx też. Dobra. Czyli na razie nie ma co się przejmować. Jeszcze przynajmniej chwilkę. To jest przejść na wyższe piętro. Więcej muszuwu. Yuki. Yuki Reason. Nowy Reason, zatem te trzy Nocturne. Yuki Reason. To jest to. To już któryś jaskry mamy dokładnie tą samą rozmowę? Że najpierw odpowiadamy na pytania, a potem dwa razy. Znaczy, najpierw wybieramy opcję, a potem dwa razy dostajemy odpowiedź na pytanie. I to aż się działa. Czy będę na tyle zdecydowany, żeby iść też do drugiej części tego budynku? Nie wiem, jak chcę z nimi pogadać. Nice. Chcę karty. O. Powiedz coś. Coś. Goddammit. Aż się stopię. Czy wiesz, co się stanie, jak się stopię? Nie wiem. Wow. Byłem pewien, że jak powiem, że coś się stanie, to będzie takie... Pokażę ci. A dobra, no. Nie, to nie. Nie, to nie, I guess. To ja mogę. Przez tyle myślałem, że znowu używają tego, co Fuksy opętuje. Okej, okay, spróbujmy jeszcze raz. Tym razem może się uda. Tatsuya... Deathstep. Czego chcesz? Chcę paktu. Paktu Foniki XD. Czy mam krew? Pewnie tak. To oznacza, że paruję. Oh no. Proszę, nie odparuj. Potrzebuję twojej kart. Zacznę coś chciałem zapytać człowieka. Jaka jest różnica między chłopcami a dziewczynkami? Tak wyglądają. No, technicznie w większości wypadków jest to prawda. To nie były czasy, kiedy angażowaliśmy się w jakieś głębsze rozkminy na ten temat. Więc odpowiadam zgodnie z czasami, kiedy gra wychodziła. Policja Twitterowa już po mnie jedzie, wiem.
nie, przepraszam, Police X-owe. X-Police, to brzmi jeszcze gorzej. Jako maty się ma. Jako maty to był Michel. Hello. It is me, Michel. And I would like to self-promote. Jestem to zbyt piękny. Obrzydliwe. O czym myślisz? O życiu. Okej, okay, to działało. To jeszcze raz. Pamiętaj, żeby nie wybierać opcji z tym, że jestem zbyt piękny. 20 karcioszek, nice. No w miarę dużo te karty w sumie dają. Zwłaszcza, że... Wydaje mi się, że mam w tej chwili za niski poziom, żeby sporo z tych person wziąć. Które mógłbym potencjalnie mieć za karty. Dobra, z wami się bije. Raczej wam spuszczam w pierdol. Przejście na wyższe piętro. Ta lokacja jest bardzo rozległa, jak tak patrzę. I cały czas się zastanawiam, dlaczego ten ekran nie cofa aż tak daleko do tyłu. Dobra. Michel. Self-promote. Leon as alert. Nie wiem, o czym mówisz. Ja cię nie wyśmiewam, kolego. Przyjacielu. Czy jestem uroczy? Uroczy jak dupa. XD. Ostatnio powiedziałem mu, że jest uroczy, to się obraził. Teraz mu powiedziałem, że jest uroczy jak dupa, też się obraził. Cofa do tyłu. Można się cofać do przodu? Nie boisz mi, że nie? Spring. Czy ja chcę się leczyć? Naaa. Mane mi się odnawia dużo, mam medię, więc... Tak długo jak nie mamy statusów, to mam wrażenie, że ten Spring nie jest aż tak potrzebny. Bo mana się odnawia relatywnie szybko, zwłaszcza jeżeli korzystamy z tych początkowych person. A was się bije. Łatwo. A to jeżeli Persona 2 to były po prostu te czasy, kiedy Atlus stwierdził, a to jeżeli robimy grę dla szerszego grona odbiorców, którzy nie chcą mieć aż takiej dużej trudności przy przechodzeniu gier. Z czym gadamy, z czym gadamy? No i nie mam w sumie chyba od tego, od... Ockle Jelly. Jeżeli dobrze pamiętam. Deathster. Czego ode mnie chcesz? Chcę twojej kasy. Niczego od niego nie mogę wybrać, jak rozumiem? Pewnie tak. Wodzionkę. Włodzionka. Włodzionka. To chyba była dobra odpowiedź? Tak, to była dobra odpowiedź. Dobrze kojarzyłem. Hydrate. Okej. Pierwsza też była dobra. Każda odpowiedź jest dobra. Tylko... Oni czasem tego nie rozumieją. Oraz inne kłamstwa, które będę sobie wmawiał.
Jak stoimy z rankami? To ważne pytanie. Względnie. Ty masz 5, ty masz 7. Czy je levelujemy dalej? Wolno temu Staxowi wchodzi, zauważyłem. Minotaur ma już 7. Gdzie teoretycznie to Minotaur miał niższe affinity z tego co kojarzę. A Staxem używa umiejętności, więc to nie jest tak, że... Może to kwestia tu, że Minotaur ma częściej turę, powiedzmy, która kończy walkę. Zanim Stark będzie miał możliwość się zrobienia czegokolwiek. To jedyne co mi przychodzi do głowy tak naprawdę. Nekomaty to było... Michel. I am Michel. And I would like to self-promote myself. Tak. To też była ta odpowiedź, right? Sprawdzałem już nawet to pierwszą odpowiedź. Nie no, Michel to jest ten od restauracji. Od jakich opon, co ty gadasz? O, czwarte piętro? Rozmawiajmy o tym. Żartowałem, to nie jest czwarte piętro. Ej, wiecie czego nie robiliśmy od jakichś 5 gameplayowych godzin? Tak żeby nie było. Ja nie żartuję. Porównajcie sobie. To jest praktycznie 6 godzin gameplayu. Podkreślam gameplayu, bo Turbo robi swoje. A w międzyczasie musiałem state'a zrobić. Bo w trakcie filmu nie można było zapisywać przecież. Mi dałem sporo kwadracików, ok. Okej. Okay. Ale jest to lepsza opcja niż żeby się denerwowały, okej? Okay? 20 karcioszek. Dajcie mi zagrać na tych, na maszynach. Grupa krzyżowców. Będę ich nazwał krzyżowcami nawet jeżeli tym nie są. I nikt nie powstrzyma przed robieniem tego. Wiecie co? Nawet pić nie chcę, biorąc pod uwagę jak zawsze się denerwuję jak próbuję z nim rozmawiać. Was z wami walczymy, was zabijamy. O! I została 21. Wiecie nawet jak jesteśmy parę poziomów wyżej, to możemy wciąż levelować. To co, kiedy levelujemy do 99 w takiej lokacji? Ciekawe ile by to zajęło. Jakiemuś absolutnemu masochiście. Say to Michel. To wybiorę, żeby się nie derwała. Nie. Ta się ucieszyła z tego? Nani? Czy to ma szansę, żeby się stało? What the fuck? Wcześniej była
przerażona w najmniej trzeciej opcji, z tego co pamiętam. Chyba, że już ja naprawdę coś teraz bardzo mocno mieszam. Dobra, Isztab chciał ginko, ale będzie turbowane, bo chciały tańce. Jasne, pouczę cię. Ostatnio... One mają losowe reakcje na te dialogi, right. Wiem. Aha. Bo jesteś urocza, kiedy się denerwujesz. XD. Rozumiem. Pewnie teoretycznie mogłem pogadać z Nekomato, ale... I tym. Muzyka trochę przypomina Raymana 3... O Boże, ja nie pamiętam Raymana 3 już prawie w ogóle. To nie jest tak, że go nie przychodziłem, bo go przychodziłem, ale prawie w ogóle go nie pamiętam. Nawet jeżeli Krystian sinował, to i tak nie jest tak, że go jakoś dobrze pamiętam. O Boże, z kim chcesz gadać? Wolę mocniejsze mięso. Gimnazjaliście ubierają się bardziej prowokująco. Czy też tak uważasz? Oczywiście. The fuck? To poszło wyjątkowo dobrze. Jak na to, że... robiłem sam dialogi. Auga. Dużo kart. Wieloma jak tam wyjdę z tego dungeonu. Jezu. Kto by pomyślał? Gadanie i posiadanie wiedzy, jak trzeba gadać, robi dużo różnicę. Wiem, niemożliwe. Też się czuję zdziwiony. Jest to tylko safe. A, nie widziałem, że jest podświetlone. I coś mi nie pasowało właśnie. Domyślam się, że tu może być boss fight. Jeżeli tu jest boss fight, to Yuki wskakuje na swoje poprzednie persony. I ty w sumie też możesz chcieć wrócić na Vulcanusa. Ja wolę tak dla bezpieczeństwa to zrobić. Krzynki. Okej, tym razem robimy na serio. I akcja. Dużym to nie wyleczył. A po co? W co? To co ja tam gasty z tyłu? To wygląda trochę jak jakiś Dance Evolution, ale nie do końca. Gdzieś ty była przez ten cały czas, Litha, szkoliliśmy cię. Zapada, że miałeś swój debiut, więc to trzecią członkinią, której się podkuje. I zapamiętasz to zdjęcie z klubu dukackiego, miałeś między sobą? Umieściłyśmy je na tablicy z życzeniem, żebyśmy stały się idolkami. I spełniło się. Ten producent Sasaki zobaczył to zdjęcie i zakwitował nas. Tak, dziwne, ja nic nie kojarzę. Słuchajcie, pamiętam, że umieszczałem to zdjęcie, ale... bycie idolką... Poczekaj, tylko usłyszysz naszą debiutanską piosenkę. Jest tam solówka po angielsku i dane dla ciebie, biorąc pod uwagę, że mówisz w dwóch językach. Lisa? Wszystko okej? Okay? Dość już tego, nie chcę być idolką. Chcecie, żebym do was dołączyła, bo wy dwie nie będzie wystarczająco rozpoznawalne. Nie udawajcie moich przyjaciółek, kiedy tylko mnie wykorzystujecie. Co?
To okropne, Lisa. Czy już nas nie lubisz? Przepraszam, że zrobiłeś mnie to bez pytania. Mamy obecnie wystąpienie w radio w Gigamacho. Jeżeli zmienisz zdanie, to spotkajmy się tam. O, jest miło. Micho. Skurwysyny. Nie musiałaś być... Nie musiałaś być wobec nich tak osta. Na pewno chcesz po prostu tak pozwolić im odejść. Cicho bądź. Zobacz, co im się, że nie podoba. Dajcie im spokój. Spokój się, Lisa. Wiesz co, jeżeli... mają swój debiut jak z powodu zdjęcia klubu lukarskiego, to zamaskowany krąg może mieć maczać w tym jakieś palce. Możemy od nich wyciągnąć jakieś wskazówki. Idźmy do Gigamacho. Jest to jakiś plan, aczkolwiek... Nie dziwię się, Lisie, że jest odrobinę zirytowana całą sytuacją. Co ja chcę zrobić, to pójść się wyleczyć. Leczonko? Leczonko. I zobaczmy sobie persony. Teraz jak mam dużo kart, to może będą jakieś fajne persony. Teraz inne kłamstwa. Jakich kart mam dużo? Loversów? Jest Robin Good, Fallout raczej nie. Chariotów mam za mało, Strengthów mam za mało. Hermit jest marszał... Czym ty? Dosłownie... Czy to jest marszałek świnia? Czy mi się wydaje? Magna... Co jest też Magnara? Med. Aha, czyli to jest ten drugi tier Magny. Okej, okay. I Double Pierce. Ice Sword Damage. A to jest na drugim poziomie. Well then. Yes. To Oolong. A w sumie. Teraz jak o tym mówisz? Jakie jeszcze persony mamy? Hermitów, teoretycznie mógłbym nekomatę, ale przywoływać się tylko po to, żeby była. Musiałabym mieć jakieś konkretne umiejętności. Magadus, Loco, Lokis. Nope. Hangmanów mam za mało, Defów mam za mało. Hellfire. Ciekawe, że to nie jest jakiś Arrival od Hellfire. Jeszcze ten design dziwny. Baba z wężą na łbie. Temperance jest Harpia albo Fiala za parę kart. Towerki mają Kanaloe. Okej, okay, czyli na razie to chyba będzie tyle. Wezmę, żeby nie zapomnieć, od razu sobie take'nę personę. Ich... czy chcę kogoś wyrzucić? Jeszcze nie muszę, sobie byłam ten limit. Coś tam pisało podróże na zachód. No, bardzo duża część chińskiej mitologii ma wrażenie, że jest jakoś w jakiś sposób z tym związana, szczerze mówiąc. Czy ja coś... O mój Boże, z każdym dniem odkrywam nowe rzeczy. Jesus Christ, czemu ja tego, na to wcześniej nie wpadłem? Rany boskie. Pomocy. Czy to ma tylko jedno nawiązanie do serek? What? Czemu? Anyway. Na dzisiaj sobie tutaj skończymy. Tak jak mówiłem wcześniej, w tym tygodniu, w sensie w nadchodzącym tygodniu, streamy powinny być względnie normalnie. W przyszłą sobotę persony nie będzie, bo jestem na wyjeździe. Ale poniedziałkowy środowy stream powinny się odbyć normalnie. A na dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie i trzymajcie po.
Cześć.